Dzień dobry. Dzisiaj gościmy dziennikarkę i specjalistkę od spraw międzynarodowych, panią Joannę Kędzierską. Witam ciebie. Czy możesz powiedzieć coś o przede wszystkim o pracy dla fundacji, w której pracowałaś? To się nazywa mądrze Center for European Policy Analysis, czyli SCIPA albo CEPA, tak? Tak, do wyboru. W skrócie, mówiliśmy SCIPA. Tak, no my mówiliśmy SCIPA, w skrócie tak. SCIPA, tak. To znaczy fundacja, bardziej think tank, bo to właściwie tak się nazywa. Myślałem, że Amerykanie wolą tak literować, ale jak mówisz ten, to, no to wiesz, co mówisz, wiadomo. Nie, raczej żeśmy w ogóle staraliśmy się mówić SCIPA o tym, chociaż wiadomo, że po polsku może brzmieć tak sobie. Natomiast SCIPA jest takim typowym amerykańskim think tankiem. Kiedy ja tam pracowałam w latach 2015-2017, no to był taki dosyć mało znany ośrodek, który dopiero zaczynał rosnąć. Tak? Ja kiedy tam pracowałam, to SCIPA przeszła pierwszy branding, zaczęliśmy gromadzić ekspertów od polityki zagranicznej. Wcześniej była dosyć mała, skupiona na kilku tylko i wyłącznie ekspertach. SCIPA dalej nie dużym ośrodkiem w Waszyngtonie i przede wszystkim skupia się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej, trzeba to wziąć pod uwagę, czyli nie jesteśmy gigantem jak inne think tanki, które zajmują się wszystkimi regionami świata, aczkolwiek na pewno już w dużej mierze w ostatnich latach urosła, też ze względu na to, co dzieje się w regionie, tak? A w regionie dzieje się bardzo dużo istotnych rzeczy, no choćby teraz wojna, prawda? SCIPA wyrasta przede wszystkim z środowisk republikańskich, bo to też jest ważne, żeby podkreślić. Think tanki w Stanach Zjednoczonych są w pewien sposób związane z konkretnymi siłami politycznymi, no i SCIPA raczej ze względu też na swoje szefostwo szła w tą stronę republikańską, czyli zbrojenia, czyli mocna postawa w stosunku do Rosji, do Chin. Mamy delikatny pogłos podobno, więc może troszeczkę wolniej, nie? Tak wolniej i wyraźnie. Dobra. Powinniśmy dać radę. Postaram się. Kontynuuj, tak. No to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o SCIPA. Także jest to think tank, ale nie jakiś główny, wielki, ogromny w Waszyngtonie. Jeden z nich, Stany Zjednoczone generalnie rzecz biorąc, są takim krajem, gdzie takie instytucje, jak organizacje, jak think tanki w ogóle jakby wzięły początek, tak? W Europie mamy mniej think tanków niż w Stanach Zjednoczonych i one powstawały znacznie później i też jakby one inaczej funkcjonują niż te w Stanach. Tak, ale ta SCIPA, ona jakby urosła dopiero po 2017, mówiłaś, tak? Zaczęła być taką bardziej ważną. Ona zaczęła rosnąć mniej więcej po Majdanie, raczej w 2014 roku, tak? Dlatego, że to był, tak jak mówię, mały ośrodek, on skupiał się, SCIPA bardzo mocno skupiała się na takiej twardej, rzetelnej analizie i jej szefostwo nie było za bardzo tak jakby zorientowane też na media i na promocję swoich produktów intelektualnych, nazwijmy to, a w Stanach to jest konieczne, tak? Czyli musi być i ładny obrazek, muszą być znane nazwiska, muszą być jakieś takie fajne take, jak to się mówi, czyli takie powiedzmy teorie, które się oczywiście sprawdzają potem, które na temat polityki zagranicznej. To jest jakby kombinacja wielu różnych czynników, no i na pewno musi mieć też, czym więcej też ma analityków i generalnie personelu, też tym bardziej może rosnąć, tak? Kiedy
i ja zaczynałam tam pracować, no to nas było może ze 20 osób łącznie z szefostwem, to trochę mało, tak, cały czas i trzeba było dużo, dużo wysiłku podjąć, żeby ośrodek zaczął rosnąć. Czyli jest dużo więcej jakichś takich bardziej szacownych, potężnych think tanków, tak? Mogłabyś jakieś wymienić, które... Mówiłaś też, że SIPA, no, sama nazwa wskazuje, zajmuje się Europą, całą Europą, tylko zachodnią Europą. Jest i Europą Środkowo-Wschodnią, czyli Polska, Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie, trochę Bałkany, Rumunia, Bułgaria, to jest, no oczywiście Rosja też, czyli typowo Europa Środkowo-Wschodnia, tak? I od początku się tym generalnie rzecz biorąc zajmowała. Wycinek. Jasne. Tutaj nam sugerują, że jak wyłączamy sobie mikrofony, znaczy, że jest włączony mikrofon tylko tej osoby, która mówi, to jest lepiej. Mówią, że jest dużo lepiej. Także ja wyłączałem swój mikrofon, jakby kiedy mówiłaś i wtedy jest okej. Dobrze, więc czyli są jakieś potężniejsze, ważniejsze think tanki, tak? Który na przykład uważasz za jakieś szczególnie no takie doniosłe w tych kontaktach, w tych badaniach nad Europą zwłaszcza, ale w ogóle wszystkie takie amerykańskie związane ze sprawami międzynarodowymi. To tak, jest ich też sporo i generalnie rzecz biorąc te naprawdę duże i potężne think tanki, one raczej nie zajmują się tylko i wyłącznie Europą. One zajmują się całym światem i do tego jeszcze zajmują się polityką wewnętrzną. Można wymienić kilka. Pierwszy, który na pewno bym wymieniła i który jest uważany za jeden z takich najważniejszych think tanków, które mają przede wszystkim wpływ na dyplomację, na politykę zagraniczną w Stanach Zjednoczonych, bo też tym mierzy się wielkość think tanku i jego jakby moc, to jest Brookings Institution, który nie tylko zajmuje się polityką zagraniczną, ale polityką wewnętrzną, polityką gospodarczą Stanów Zjednoczonych, takimi kwestiami jak polityka społeczna. To jest wręcz fabryka, bo mogę o tym powiedzieć, bo byłam w Brookings Institution w Waszyngtonie i to jest wielki biurowiec, który zajmuje kilka kondygnacji, gdzie ludzie trochę jak w redakcjach dużych dzienników pracują w takich boksach. To są nie tylko analitycy, to są również ludzie, którzy po prostu generalnie obsługują ten cały think tank, bo tam jest potrzebne, to są, tam są potrzebni ludzie nie tylko i wyłącznie do pisania analiz, ale też do tego, żeby na bieżąco obsługiwać takie rzeczy jak strona internetowa, jak te wszystkie publikacje, które oni wydają, ich jest mnóstwo, jak oczywiście kontakty z mediami. To jest taka tak naprawdę wielka fabryka myśli, tak? To na pewno. Drugim, a właściwie dwa równolegle, to na pewno jest też CFR, czyli Center for Foreign Relations. Bardzo duży też think tank, ale on akurat właśnie zajmuje się praktycznie całkowicie... Tutaj się wtrącę na chwilkę. My podamy oczywiście, ja podam później linki do głównych stron tych instytucji, żeby Państwo mogli sobie też, żeby słuchacze mogli sobie później zobaczyć. Teraz nie będziemy tutaj w czacie ich umieszczać, ale a jaki jest skrót literowy tej organizacji drugiej, którą wymieniłaś? Ja bym zapisał to w czacie, chociaż na razie tylko litery. CFR. Czyli tak, CFR to jest też bardzo, no taki bardzo poważany też zdecydowanie think tank, czyli Council on Foreign Relations, tak to się nazywa. Dość powiedzieć, że z tym think tankiem była związana Madeleine Albright, była sekretarz stanu, która kilka dni temu odeszła. To też jakby pokazuje siłę tego ośrodka. Kolejny, który na pewno warto też jest znać, to jest CSIS,
CSIS, czyli Center for Strategic and International Studies. Z tym think tankiem na przykład był związany też zmarły Zbigniew Brzeziński. Postać chyba, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale jeszcze inne pytałeś o takie, które zajmują się naszym regionem, to jest na pewno The Atlantic Council i on to jest też think tank mocno republikański, skierowany też w dużym stopniu na Europę Środkowo-Wschodnią. No bardzo znane ośrodki to na przykład Carnegie Endowment for International Peace, który działa też w Europie, miał też biuro w Brukseli, w Moskwie, Aspen Institute na przykład. To myślę, że to byłyby te takie najważniejsze i najbardziej wpływowe, w których pracowali lub pracują, czy też prowadzą programy, projekty, bo właściwie tym się think tanki zajmują, byli urzędnicy Departamentu Stanu, czy też w ogóle amerykańskiej administracji, bo to też ma znaczenie. Generalnie think tanki też są takim miejscem, warto o tym powiedzieć, które skupiają praktyków polityki zagranicznej czy polityki w ogóle. To znaczy, kiedy na przykład jedna administracja demokratyczna czy republikańska skończy swoją pracę, wybory wygra siła przeciwna, to ci tacy najbardziej znani pracownicy zajmujący się polityką zagraniczną, czyli na przykład byli szefowie Departamentu Stanu, czy Departamentu Obrony, czy podsekretarze do spraw Europy, Azji, na przykład tak jak Tori Nuland, Victoria Nuland, która też była związana z Council of Foreign Relations, przechodzą do tych think tanków i służą swoim doświadczeniem niejako, żeby budować taki know-how na temat polityki zagranicznej i wywierać w pewien sposób wpływ na obecnie rządzących. No i z kolei potem na przykład jak administracja się zmienia, pracownicy z tychże think tanków są z powrotem brani do pracy w administracji, tak? No bo jakby think tank pozwala im też, praca w think tanku pozwala im też nabyć tego odpowiedniego doświadczenia czy też wiedzy, żeby móc potem pracować w administracji. To jest takie trochę, powiedziałabym, działające w dwie strony. Czyli z tego wynika, że na przykład na liście tych, bo wymieniłaś kilka instytucji, które nawet takie no, osoby z pierwszych stron gazet rzeczywiście z nich się wywodzą albo były z nimi mocno związane. O jednej z tych instytucji nawet słyszałem, także jestem zadowolony, że chociaż o jednej, ale... Więc rzeczywiście mają one różne jakby zastosowanie, o tej Atlantyk oczywiście słyszałem, ona rzeczywiście jest też na nasz region, prawda, nakierowany i tak dalej, ale a jak to jest z tą Potomac Foundation, bo ona jest teraz szczególnie często cytowana przez jedną konkretną osobę i osoby inne, które są wokół niej, ale to za chwilę może, cytowana właściwie nieustannie. Czy ten Potomac Foundation to jest jakiś byt interesujący pod tym względem, jakiś mogący się poszczycić jakimiś osiągnięciami, czy też mniej, albo nie, albo jak to widzisz? To znaczy w czasie, kiedy pracowałam w Waszyngtonie, na pewno nie słyszałam o tej instytucji i nie słyszałam o niej do dzisiaj, a rzeczywiście... No, jak pracowałam w SIPA, to zdarzało mi się być na eventach różnych think tanków, bo na tym też polega ta praca.
chodzi się, nawiązuje się kontakty, organizuje się konferencje duże, bierze się w nich udział, zaprasza się ekspertów z różnych ośrodków, też to jest ważne, nie tylko ze swojego własnego, to środowisko think tankowe gdzieś tam się przenika. Także ani będąc SIPA, ani wcześniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, który jest takim w sumie największym think tankiem w Polsce, gdzie też miał on i pewnie nadal ma dużo relacji z różnymi innymi think tankami na całym świecie, to nie zdarzyło mi się słyszeć o Potomaku, a myślę, że pewnie bym usłyszała. Pewnie przyszłoby jakieś zaproszenie na wydarzenie, ale no, pomijając fakt, że nic na ten temat nie słyszałam, można też na podstawie innych przesłanek skonstatować, że nie jest to ośrodek zbyt prestiżowy, bo no, choćby wejdźmy na stronę internetową i spróbujmy włączyć jakikolwiek tekst czy analizę, strona jest pusta. Prześledźmy, nie da się nic włączyć. Konto twitterowe tego miejsca ma zaledwie 800 followersów i nie jest też kontem uwierzytelnionym. Nie zauważyłam, żeby podawali jakiekolwiek treści, które są ich treściami, tak? Bo jak wiemy, think tanki zajmują się produkowaniem analiz i to są ich własne publikacje, które potem są szeroko promowane. Tutaj nie zauważyłam czegoś takiego. Znów, tak jak mówię, ważne i poważne think tanki skupiają duże nazwiska. Nazwiska osób znanych, właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś, z pierwszych stron gazet, czy to Zbigniew Brzeziński, no, czy to Madeleine Albright, czy Victoria Nuland. Dodam, że no już też sam Kissinger był związany i nadal w sumie jest związany z aż trzema think tankami: Atlantic Council, Aspen Institute, CFR i CSIS, bo to nie jest tak, że tylko z jednym, no Kissingera też nikomu nie trzeba przedstawiać, więc to jest zdecydowanie też taki wyznacznik mocy tej instytucji. W Potomaku no, przeszłam przez management, szefem jakimś tam dyrektorem jest fizyk, znaczy już nie jest, bo był, bo zauważyłam, że jest to osoba, która nie żyje. Spośród całej reszty tego ścisłego managementu też nie znam tych nazwisk, szczerze powiedziawszy. Jest jedna osoba, widziałam, że jest związana z przemysłem, jakimś branżą ubezpieczeniową, drugi jakiś pan pracował jako pilot, no jakoś tak to dziwnie wygląda, szczerze powiedziawszy, wszystko dla mnie, dodając fakt, że no zwyczajnie nie można na ich stronie zobaczyć niczego, żadnego na przykład, nie wiem, żadnej relacji z chociażby z jakiegoś seminarium czy konferencji, którą robili, a to jest taka codzienna praca think tanku, tak? Robi się publikacje, seminaria i to się publikuje na stronie, bo to jest taka działalność statutowa, można powiedzieć, każdego think tanku, czy też zwyczajnie analizy. Ja nie wiem, może zaszukałam, ale weszłam na stronę i nie byłam w stanie znaleźć niczego, a jak już nawet klikałam w coś, co wyglądało jak analiza, to pojawiała się pusta strona, także tak dziwnie to trochę wygląda. No jeśli chodzi o Kissingera i tego rodzaju gigantów, to moim zdaniem to jest największy numer w historii, jaki Amerykanom się udało zrobić, że wyciągnąć Chińczyków, a właściwie skorzystać z tego, że Chińczycy już wypadali z rąk Sowietów. Dla mnie to zawsze Watergate, czy nie Watergate, to Richard Nixon dał osinowy kołek w serce Związku Radzieckiego właśnie tym manewrem, plus jeszcze może w dodatku petrodolary i ten saudyjski, prawda, deal. To dla mnie to zawsze będzie geniusz, nawet jeżeli mu z tymi podsłuchami tam niefajnie zadziałał.
W każdym razie no 800 followersów to rzeczywiście nie wygląda najlepiej i pamiętam, jak pierwszy raz wspomniałaś o tej stronie Potomac Foundation, to ja zajrzałem, rzeczywiście ci tam są trzej założyciele, wszyscy panowie tacy wysocy, szczupli, jak to amerykańscy tacy dziadkowie już trochę, prawda? Nie żeby to był jakiś tu ageism ze mnie nie wychodził, ale no w każdym razie trzej panowie przypruszeni wyraźnie siwizną i żadnych ekspertów nie było. Gdy zajrzałem do tych think tanków, które uważasz za najbardziej szacowne czy też wpływowe, to od razu tych ekspertów był po prostu cała ściana ekspertów, prawda, o których nawet niektórych książki czytałem, więc nawet nie wiedziałem, że oni są podpisani do tych think tanków, bo ja raczej się tak skupiałem na sprawach brytyjskich i amerykańskich. A do tego jeszcze wrócimy, do tych spraw brytyjskich, amerykańskich, dlatego że mam takie wrażenie, że one praktycznie w naszej przestrzeni publicznej nie istnieją praktycznie, a są to przecież kluczowi członkowie NATO, którzy są na tym samym przynajmniej kontynencie co my, więc powinniśmy się nimi zdecydowanie bardziej interesować. Natomiast zwłaszcza choćby na przykład Atom z Francji, prawda, a bezpieczeństwa, wszystkie sprawy to raczej Brytyjczycy bezpośrednio, Amerykanie to najwyżej pośrednio i tutaj żadne piwoty raczej problemem nie są, a się o tych piwotach mówi tak, jakby Amerykanie nagle na Księżyc wszyscy wyjechali, prawda? To też jest troszkę dziwne, co najmniej, zwłaszcza, że widzimy, że udostępniają dane satelitarne Ukrainie, która nawet nie jest w NATO i są aktywni przecież. Ale tak jak mówię o tych Brytyjczykach i Francuzach, no to praktycznie się nic nie słyszy, tak jakby oni zniknęli. I to jest jeden z moich kluczowych bifów, że tak powiem, z szacownym panem Jackiem Bartosiakiem, który jest najbardziej znanym człowiekiem, który powołuje się na członkostwo w Potomac Foundation. Czy jak to widzisz, jak widzisz jego działalność w tej instytucji, czy to rzeczywiście jest jakaś ważna praca, czy też jest tutaj dużo takiego, no, takiej autoreklamy z jego strony? Znaczy, przede wszystkim prócz tego, że widzę, że jest fellow nas, czyli takim, można powiedzieć, stowarzyszonym analitykiem na tej stronie, to nie widziałam tam żadnej jego działalności, to znaczy ani publikacji, ani niczego. Więc trudno mi tutaj oceniać jakąś jego działalność. Może jest to jakaś działalność poza, która nie jest upubliczniona na stronie, o której nie wiemy. A tutaj w każdym razie trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. No, myślę też, że gdyby jego działalność tam była w jakiś sposób aktywna, też chwaliłby się nią w swoich mediach społecznościowych, na przykład publikując link do jakiejś analizy, publikacji. Zresztą przecież pan Bartosiak ma swój własny think tank Strategy and Future, więc to też tak trochę dziwnie, bo raczej jak ktoś ma swój własny think tank, to też nie jest fellowem innej instytucji, bo to przeważnie, no chyba że jest, no to znaczy to się generalnie rzadko zdarza, bo tutaj chodzi też o jakąś tam zachowanie spójności i brak konkurencji, powiedziałabym. Więc trudno mi tutaj mówić o działalności tego miejsca, po prostu jej nie znam. No ale mówię, też nie widziałam jej w żaden sposób publicznie. Także nie wiem. No właśnie, zresztą zachowanie się Strategy and Future jest troszeczkę, zaraz przejdziemy do zachowania samego pana Bartosiaka, ale jeżeli chodzi o zachowanie Strategy and Future jako kanału, jako jakiegoś bytu, który każdy może się temu bytowi przyjrzeć, no to widzimy rzeczywiście wywiady zarówno z ekspertami, jak i z osobami, które ja bym uznał za nieco kontrowersyjne, no ale ekspertami też. Na przykład na mnie duże wrażenie wywarł wywiad z ekspertem szwedzkim Mikeiem Winnerstigiem z FOI, tym Instytutem do Spraw Wojskowych,
I to jest rzeczywiście szacowna, stara instytucja i nie można nic powiedzieć złego o panu Winerstigu, absolutnie wręcz przeciwnie. Ale kiedy ten wywiad, kiedy taki wywiad następuje, kiedy widać, że nie mamy do czynienia z kimś, który jakby myśli tymi samymi kanałami myślowymi, co pan Bartosiak, to ten wywiad zamienia się w trochę w głuchy telefon. To znaczy pan Winerstig na przykład mówił swoje, a Bartosiak mówił swoje i tam właściwie nie było żadnego punktu stycznego między nimi. To znaczy na przykład Bartosiak wyraźnie dążył do uzyskania takiego efektu, żeby pan Winerstig wyraźnie poszedł w stronę tego, żeby nastąpiła jakaś współpraca na linii Szwecja-Polska-Ukraina. To był bardzo długi czas jego taki konik. On do tego nawiązywał, żeby było śmieszniej, to akurat, chociaż jestem krytyczny bardzo wobec większości jego pomysłów, gdzie mam jakąś wiedzę, która może być bazą do mojego sprzeciwu lub poparcia dla tych pomysłów, no to w przypadku tego właśnie, co mówił pan Winerstig, to on od razu poszedł w taką stronę, że no to jest bardzo interesujące, ale zasadniczo do powstrzymania jakichkolwiek działalności agresywnej Rosji na tym kierunku, to na tym naszym tutaj kierunku, to wystarczyłoby skonstruować taki stały, w stałej gotowości będący, a to wcale nie jest takie częste, jak wiadomo, bo wiadomo, na przykład są europejskie grupy bojowe i mało która jest z nich tak naprawdę w stanie, one są rotacyjne i tylko jedna z nich jest naprawdę wypróbowana, to jest anglo-holenderska piechoty morskiej, grupa jeszcze z lat 50, z lat, przepraszam, 70., kiedy jeszcze była EWG i to w ogóle inne czasy. I właściwie to jest jedyna, która działa. Więc to jest dosyć rzadkie i Winerstig ma rację, że taka grupa żołnierzy, takie zgrupowanie 20 tysięcy dobrze wyposażonych żołnierzy by rzeczywiście robiło big difference na tym kierunku i to byłoby coś. Czyli on, krótko mówiąc, zszedł z tematu, który sugerował Bartosiak i nadał swój. Bartosiak absolutnie tego tematu nie podjął. Zaczęto mówić głównie o tym, co w Polsce się myśli o Szwecji, co w Szwecji się mówi o Polsce, w kontekście głównie reformy sądownictwa, kiedy tam właśnie Mike Winerstig powiedział, czy on jest w ogóle Mikkel, ale czy Mikael, nie pamiętam jak akurat po szwedzku to jest. W każdym razie on używa tego skrótu, bo dużo z Amerykanami właśnie konferuje i tak dalej i wydawałoby się, że to będzie właśnie jakiś punkt wspólny, ale w każdym razie Winerstig powiedział, że Szwecja sobie czasem przypomina, że sami kiedyś robili reformę, tylko co najwyżej forma zrobienia tej reformy może być nie taka, ale nie kierunek. I tego też Bartosiak właściwie nie podjął, co było już bardzo dziwne, dlatego że wydawałoby się, że jeżeli on chce zadbać o polepszenie tych kontaktów ze Szwecją, to powinien chwycić ten temat i jakoś się do niego odnieść, ale on nigdy nie wypowiada się na temat naszej polityki wewnętrznej, co wydaje się bardzo, bardzo dziwne. Tak swoją drogą, tak jakby nie chciał spłoszyć żadnych fanów, tak? Generalnie nikt inny tak właściwie nie czyni. Co o tym sądzisz, o tym właśnie uciekaniu od tematów polityki naszej tutaj bieżącej i o tym rozmijaniu się z człowiekiem, który rzeczywiście, czyli z tym Szwedem właśnie, Winerstigiem, który rzeczywiście chciał, wiem, że to są dwa pytania, ale tak jakoś wyszło, który wyraźnie chciał wzmocnić tą naszą flankę natowską i wyraźnie jest takim no, natowskim człowiekiem. Zresztą to przebijało z całego jego wystąpienia. Tam, gdzie Bartosiak wzdychał nad NATO, że ono nie działa, że coś tam, to Winerstig w ogóle w to nie wchodził, tylko mówił właśnie, że działa, że on tłumaczy Niemcom, że Niemcy nie mogą tylko handlować z Rosją. Niemcy muszą zrozumieć, że bez nich trudno będzie tą obronę natowską Europy zrobić i muszą dojrzeć trochę i on to tłumaczy Niemcom. Bartosiak tego tematu też nie podjął. I to wszystko ja sam jestem rzecznikiem o wiele mocniejszej współpracy wojskowej ze Szwecją, zwłaszcza, że Szwedzi to fenomenalne jest wojsko w ogóle, zwłaszcza jak na niewielkie możliwości, ale tutaj jakoś, także co sądzisz o tym, że on schodzi z tych tematów, gdzie rzeczywiście NATO mogłoby coś zrobić dla swojej spójności, bo schodzi z tych tematów i co sądzisz o tym, że on unika tematów, no chociażby kolokwialnie PO-PiS na przykład, no bo czemu nie, prawda, mógłby coś o tym powiedzieć, choćby tak przez kwiatek.
To znaczy tak, ja mam wrażenie, że pan Jacek Bartosiak jest w ogóle dość enigmatyczny, kiedy zadać mu konkretne pytanie, jakoś nie potrafi na nie odpowiedzieć, tylko kluczy i właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi, jeszcze zaczyna używać tych takich dziwnych sformułowań, które do mnie nie do końca przemawiają, a brzmią nieco jak nowomowa partyjna i właściwie to ja nie wiem, o czym on mówi. Bo generalnie rzecz biorąc też bycie think tankerem, a też i akademikiem nawet w Stanach zobowiązuje raczej do używania prostego języka, zrozumiałego dla wszystkich. Jeżeli chodzi o unikanie tematu polityki wewnętrznej w Polsce, trudno mi ocenić jego intencje, ale myślę na podstawie też innych think tankerów, którzy raczej też starają się unikać tego tematu, bo to akurat nie jest tylko i wyłącznie jego powiedzmy zachowanie, to też wśród innych think tankerów w Polsce można zauważyć. Kwestia jest tego typu, że think tanki funkcjonują w ten sposób, zwłaszcza prywatne, że muszą mieć skądś finansowanie. W Stanach to jest tak, że finansują je prywatne firmy. W Polsce jest tak, że mamy dwa takie główne think tanki, to jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Ośrodek Studiów Wschodnich i to są właśnie takie no, państwowe instytucje, które są finansowane z budżetu państwa i jakąś tam taką drobnicę, która musi sobie sama zapewnić finansowanie, więc nie antagonizowanie się z żadnym ze stron czy też opozycji czy koalicji ma być taką moim zdaniem grą na nie odrzucanie od siebie potencjalnych źródeł finansowania, tak, no bo oczywiście różne ministerstwa finansują projekty w prywatnych think tankach, o ile one są w jakiś sposób związane z ich polityką, czy też są kompatybilne z ich priorytetami. Oczywiście nie całość działania tych instytucji, ale po prostu na przykład jakiś grant na zrobienie projektu, to też jest praca think tanku, więc myślę, że ta enigmatyczność pana Bartosiaka też może być poniekąd z tym związana. No, nie znamy też, pewnie częściowo tam znamy, że tam jest Patronite i tak dalej i sprzedaż książek, źródeł finansowania, ale może być to podyktowane takim no, czystym, powiedziałabym, materialnym pragmatyzmem. Jeżeli chodzi o tą trzecią część pytania, czyli stosunek pana Bartosiaka do NATO, który przez długi czas promował myśl stwierdzającą, że NATO nie działa i NATO na pewno nie zadziała w przypadku konfliktu, no to widzimy chyba teraz, że rzeczywistość mocno weryfikuje tą tezę, ponieważ NATO zadziałało, ponieważ Amerykanie, którzy są jak wiemy, największym no, członkiem NATO pod względem liczebności armii, ale też przede wszystkim, jeżeli chodzi o wkład do budżetu natowskiego, ponieważ to jest jakieś 70% budżetu natowskiego, to są Stany Zjednoczone, trzeba mieć tego świadomość. No na to raczej zadziałało, bo mamy, że tak powiem, American boots on the ground i coraz więcej tych butów mamy tutaj, są w Polsce, na flance wschodniej rozmieszczone najlepsze właściwie jednostki. No dodam, że podczas ostatniej wizyty Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosiła, że już w Polsce mamy baterię Patriots, chociaż i to dodam nie te, które. Dwie baterie, tak? Ile tych baterii jest? Dwie? Tak, ale chciałam tylko dodać, że to są baterie, to nie są te baterie, które my żeśmy kupili, które mają do nas dopiero przyjechać, tylko to są baterie amerykańskie, tak? Czyli i Amerykanie nie powiedzieli o tym, że one tutaj
mają dotrzeć, tylko wstawili je najpierw, a potem powiedzieli, że one już tu są. Także to też, no wiadomo, to chodziło oczywiście o to, żeby Rosjanie, żeby nie drażnić Rosjan po prostu najzwyczajniej w świecie. Mamy oczywiście amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Sam prezydent Biden powiedział, że artykuł 5 jest święty i nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy podważać to, co powiedział. Wiemy, że jest ogromna koncentracja wojsk amerykańskich, zwłaszcza tutaj we wschodniej Polsce i no nie sądzę, że ci Amerykanie przyjechali sobie tutaj pograć w szachy czy na PlayStation, bo jednak przyjechali przede wszystkim wywiązać się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Więc te twierdzenia bardzo mocno mnie pana Bartosiaka dziwiły, że tak, to było też takie enigmatyczne, no, że niby jest ten artykuł 5, ale on nie zadziała, może zadziała, ale nie zadziała tak, jakbyśmy chcieli, to znaczy, że Polacy będą się musieli bronić sami przez jakiś czas, a wtedy to już nas tutaj Rosjanie totalnie zniszczą, a jednak tutaj mamy mnóstwo tych wojsk amerykańskich i nie sądzę, żeby oni stali biernie, w razie gdyby Rosja nas miała zaatakować, więc też kolejny raz no, rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te jakże dziwne twierdzenia i to, dodajmy to przy administracji demokratów, a nie republikanów, to zawsze republikanie byli bardziej tacy hawkish w stosunku do jastrzębi, tak, do Rosji, chociaż też prezydentura Trumpa nieco powiedzmy zweryfikowała pojęcie republikanina niestety na tą niekorzystnym kierunku, ale mamy demokratów, którzy przyjmują bardzo, bardzo na takie twarde stanowisko w stosunku do Rosji. Tutaj pozwolę sobie troszeczkę polemizować, bo oczywiście rozumiem, ale ja miałem zawsze takie wrażenie, że Amerykanie raczej, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, no, od II wojny światowej, to właściwie tutaj aż takich wielkich różnic nie ma między demokratami i republikanami. Jedyne co to, no, Obama rzeczywiście ogłosił ten pivot na Pacyfik, ale w sumie ten pivot nie oznacza, że oni się tutaj stąd zaczęli nagle pakować. To nic nie zmieniło, bo to też była panika przecież w Europie, bo my już tylko pamiętamy tylko tę zagrywkę biznesową Trumpa, a nie pamiętamy zagrywki azjatyckiej Obamy, prawda? A przecież wtedy też wszyscy truchleli ze strachu tutaj w Europie, że Ameryka nas porzuca. Oczywiście, czy to spowodowało, że jakieś kraje poza nami, Bałtami, Francją i Wielką Brytanią wydawały te 2%, czy blisko 2%? Nie, oczywiście, ale truchleć ze strachu to truchlały, także to jest też nasz brak odpowiedzialności też przecież straszliwy. Natomiast w przypadku Trumpa to ja jestem jednym z jego częściowych obrońców, dlatego że wydaje mi się, że to, że on wygląda na takiego radykała w tych kwestiach, to wynika z tego, że on po prostu wstawił, ja się posługuję tu kluczem do Trumpa, który przedstawił Scott Adams. Wydaje mi się, że on prawidłowo go rozczytał. To znaczy Trump mówił różne nieodpowiedzialne rzeczy, ale tylko w mniej istotnych sprawach tak naprawdę, żeby prasa o nim mówiła, żeby go korygowała. I to był całkiem dobry pomysł, tylko on nie zaprzestał kampanii wyborczej, jak już był prezydentem. To była tylko ten zgrzyt ewentualnie, bo mógłby już to odpuścić, jak już był tym prezydentem. I to był ten problem. Natomiast on po prostu ciągle był w kampanii wyborczej w tym trybie. Natomiast jeśli chodzi o jego rozmowy ze Stoltenbergiem i NATO, bo NATO rzeczywiście funkcjonuje tak, że ponieważ Amerykanie wkładają tutaj większość tego potencjału wojskowego i mają też najwięcej tych wyspecjalizowanych jednostek oczywiście też, chociaż tutaj już jest, nie ma takiej miażdżącej przewagi, bo Brytyjczycy, Francuzi i inni mają trochę takich wyspecjalizowanych, niewielkich jednostek, które są po to robione, żeby kompatybilne z Amerykanami, więc trochę to jest zaburzone. No ale tak czy inaczej, na pewno tu górują i zawsze jest generał ze Stanów, a sekretarz generalny jest zawsze przecież Europejczyk lub Kanadyjczyk dla wyrównania, prawda? Ja bardzo dobrze wspominam Andersa Foga Rasmussena z Danii na przykład i wydaje mi się, że on tą robotę robił lepiej i budził jakoś tak po prostu jako człowiek większą
większe zaufanie niż pan Stoltenberg, no ale Stoltenberg też stara się, myślę, swoją pracę wykonywać prawidłowo. Natomiast wydaje mi się, że Trump zastosował po prostu zagrywkę biznesową i tak zwani zawodowi politycy mieli z tym olbrzymi koszmar, bo on po prostu wstał, to się tak mówi, zagrywka biznesowa, tak? Najpierw odmów, a potem siądź do stołu rokowań. Więc jak najpierw odmówił, stwierdził, że NATO, że on nie będzie płacił na NATO i bye-bye. Ale to była tylko zagrywka biznesowa, a ludzie to potraktowali na zbyt serio, ponieważ tu jest ten ciekawy rozdźwięk między politykami, biznesmenami typu Berlusconi czy Trump. Oni wydają się bardziej szaleńcami niż są, moim zdaniem, dlatego że jest po prostu ten brak przyzwyczajenia do takiego języka w polityce. Ale to jest taka moja prywatna teza. Wydaje mi się, że zasadniczo amerykańska polityka względem Europy się aż tak mocno nie zmienia i mam takie wrażenie, że w Polsce właśnie akcentowanie, dlatego mówię, że to delikatnie polemizuję, bo wydaje mi się, że w Polsce jest... Ja ci zaraz na tą polemikę odpowiem. Dobrze, jasne, oczywiście. Natomiast w Polsce rzeczywiście raczej nie unika się tego rodzaju określeń, nawet jeżeli ktoś się stara to zrobić, to i tak jakoś ta nasza słowiańska dusza, poza tym my rzeczywiście mamy inną politykę co rząd i mamy albo nakierowanie bardziej na Niemcy, albo na Stany Zjednoczone najczęściej. Nikt jakoś nie pamięta, że w Europie są inne kraje też. To już jest, jak mówię, mój osobisty beef zarówno z panem Bartosiakiem, jak i z klasą polityczną w Polsce troszeczkę. Natomiast na przykład Leszek Sykulski, na przykład, który jest uważany za takiego rosyjskiego trolla, czy jak to tam nazwać, on no, wyszło, prawda? On nakręcił 500 odcinków, zawsze wychodziło, że Rosja jest silna, on tam zawsze mówi Federacja Rosyjska z namaszczeniem, a wszystkie inne kraje są potocznym określane, przecież to od razu widać, nie? Manipulacje, prawda? Że jak ktoś kocha Stany Zjednoczone, to mówi Stany Zjednoczone za każdym razem, jeszcze Ameryki Północnej najlepiej, natomiast kraje bez znaczenia to nawet mówi je niepoprawnie, tak? Czyli Anglia, Belgia albo skrótowo. Natomiast tutaj mamy odwrotnie i Sykulski w rozmowie właśnie z Bartosiakiem powiedział, że on się strasznie obawia tego kursu, ja się strasznie obawiam, mówię tak, parafrazuję, tego pana nowego kursu na Niemcy, bo mam taką teorię, że właśnie Jacek Bartosiak po takich troszkę eksperymentach, że może z tymi Amerykanami, może coś na nowej zasadzie, do czego dojdziemy, jeszcze wrócimy, raczej kazał, to mnie szczególnie zdziwiło i zaskoczyło, że u boku Niemców musimy przeczekać ten trudny moment geopolityczny, czy jak to on tam określił, u boku Niemiec. I Sykulski właśnie wtedy go zaprosił do siebie i powiedział, że on jest strasznie tym zaniepokojony, bo Sykulski to jest jeden z tych ludzi, którzy wierzą, że w Rosji jest jakiś konserwatyzm. A w Rosji jest taki konserwatyzm, że tam jest najwięcej samobójstw, najwięcej porzucania rodzin, jest powszechna aborcja, więc nie żeby mi dla mnie to był problem, ja jestem liberałem, ale wiadomo, prawda, to jest absurd. Więc, no ale dobrze, niech mu będzie ten absurd wierzyć. W każdym razie Bartosiak odpowiedział na to, że on powiedział wtedy, niech się pan nie martwi, Polacy mają swój rozum i coś takiego. Jest klasyczny unik, prawda? Czyli tak jak Sykulski zgubił swoją maskę i zazwyczaj się gubi swoją maskę, bo każdy jednak, będę się upierał, że każdy jednak gubi maskę, nie jesteśmy tacy jak Amerykanie, poza tym im jest troszeczkę łatwiej, bo myślę, że się aż tak nie różnią te polityki, przynajmniej w sferze polityki międzynarodowej. I trochę łatwiej im chyba tą gardę trzymać. Czystego profesjonalizmu, jakkolwiek to ocenić, prawda? No nie wiem, co ty sądzisz, a za chwilę przejdziemy do tego, czy to jest dobrze, jak u... Może też od razu o tym zagaję, żebyś powiedziała, co o tym myślisz. Czy to jest w sumie dobrze, że Bartosiak mówi, że mamy nie czekać z wszystkim na Amerykanów i coś zrobić sami, żeby podwyższyć swoje akcje? I że Amerykanie nas wtedy będą bardziej kochać i cenić i szanować i pomagać? Czy to jest właśnie niedobrze, że on coraz bardziej mówi o tym, że mamy się nie oglądać, że mamy stworzyć własne, jak on to określił, sprawczość i tak dalej, decyzyjność, żeby była tutaj? Czy to rozwala NATO, czy pomaga NATO w twoim, z perspektywy tych amerykańskich doświadczeń na przykład, jak Amerykanie myślą?
Dobra, to ja się może najpierw odniosę do tego, o czym mówiłeś na początku, do oceny polityki zagranicznej Obamy, potem Trumpa. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Obamy, rzeczywiście on zrobił tak zwany pivot to Asia. Ja nawet jestem tłumaczką książki Brookings Institution na temat jego pierwszej kadencji i właśnie dotyczyła ona polityki zagranicznej Obamy. To znaczy Obama oczywiście chciał zrobić taki tak zwany zwrot ku Azji, ale pamiętajmy o tym, że jego kadencja też przypadła na czas arabskiej wiosny, w którą z kolei była zaangażowana Europa i jakby historia sprawiła, że Obama nie mógł do końca odwrócić się od Europy. Natomiast ten tak zwany pivot to Asia był również podyktowany faktem zmęczenia samych Amerykanów, bycia takim globalnym strażnikiem bezpieczeństwa i łożenia na to pieniędzy po prostu, tak? Amerykanie moim zdaniem słusznie jako społeczeństwo podnosili kwestię, dlaczego to my mamy płacić za bezpieczeństwo Europy, więc Obama na pewno chciał przede wszystkim zmusić kraje europejskie do tego, żeby no, przestały robić sobie żarty i zaczęły również inwestować w swoje własne bezpieczeństwo. I dlaczego to Amerykanie mają być za każdym razem tym takim dużym bratem, który będzie bronił swojego młodszego brata, jak ktoś będzie chciał w szkole zrobić mu krzywdę, tak? Ja ten argument oczywiście tutaj jestem w stanie zrozumieć. Dlatego też Obama zaczął tą politykę wycofywania sił amerykańskich z różnych miejsc konfliktów na świecie, tak jak wiemy, który między innymi Bush zaangażował w związku z zamachami na World Trade Center. Trump tak naprawdę jest dla mnie postacią kontrowersyjną z kolei i uważam, że jest bardzo dużym szkodnikiem, również szkodnikiem w polityce zagranicznej. Trump tak naprawdę nie miał żadnej polityki zagranicznej, bo jego polityka zagraniczna nie interesowała. On chciał po prostu być prezydentem. To był facet moim zdaniem, który no, tak jak był biznesmenem i był znany, to teraz chciał zostać prezydentem i tyle. Jeżeli chodzi właśnie o jego politykę zagraniczną, to bardzo polecam, tutaj jest z moimi plecami, książka jego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa Johna Boltona, The Room Where It Happened. O, proszę bardzo. I Bolton właśnie bardzo dokładnie pokazuje niezborność tej polityki. Trump właściwie się tym zupełnie nie interesował. On tutaj cytuje bardzo dużo rozmów z wewnątrz Departamentu Stanu, gdzie wychodziło, że Trump po prostu właściwie nie chciał się nawet w to za bardzo angażować. Ja uważam, że... Jeśli się można wtrącić, to znaczy ja myślę, że on miał po prostu taką politykę, żeby odpuścić trochę resztę świata, da to dać Chinom po łapskach i ja nie widzę akurat w tym niczego złego, zwłaszcza, że Biden retorycznie, właściwie... Retorycznie, moim zdaniem. Nie, no jak, no przecież handel cła, prawda, troszkę ochronne i tak dalej, to jest jednak w sferze faktów, to już nie przesadzajmy. No ale może zostawmy już Trumpa, bo tutaj mamy pewną rozbieżność opinii, a to nie chodzi tutaj, nie mówimy tutaj o polityce kolejnych amerykańskich prezydentów. Ja akurat politykę Obamy i Trumpa widzę na dosyć podobnym poziomie, z tą różnicą, że pod względem ekonomicznym uważam, że wtedy pilniejsze było danie trochę Chinom po łapach, bo to jest to prawda wina republikanów, że oni przyjęli Chiny, które mają nietransparentną gospodarkę, do World Trade Organization, bo to przyjął Bush Junior i tą politykę podtrzymał Obama, mając nadzieję, że oni staną się lepsi. To już kiedyś już coś takiego widzieliśmy. Ja jako historyk nawet przecież wystarczy wspomnieć Roosevelta, prawda, który liczył, że
Związek Radziecki wejdzie nie tylko do UN, nie tylko do ONZ-u, ale wejdzie też do tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, International Monetary Fund, i wejdzie do World Bank, nie, do Banku Światowego, i nauczy się robić normalną gospodarkę. Więc moim zdaniem to jest jak powtórka z rozgrywki i ja tego nie oceniam zbyt wysoko. I w tym kontekście wydaje mi się, że tutaj Trump miał rację i to trochę wyrównuje. Ale zostawmy już Trumpa, Obamę, Busha i Bidena, który moim zdaniem kontynuuje wiele z tych, zarówno z tych pomysłów Obamy i Trumpa też, więc myślę, że tutaj negocjuje twardo przecież z Chinami, mimo że wszyscy czy to mówili, znaczy, że nie no, będzie. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że mimo wszystko nie tak jak w Polsce, w amerykańskiej polityce zagranicznej, bez względu na to, czy zmieniają się rządy między republikanami a demokratami, zawsze jest jakaś kontynuacja, która... Mikrofon. Tak, tak, przepraszam. W Wielkiej tak. Brytanii też. Tak, tak, że zawsze jest, że bez względu na te, powiedzmy, animozje między poszczególnymi administracjami jest pewna kontynuacja, tak? I tak jak na przykład Trump zapowiadał, że Amerykanie wycofają się z Afganistanu, Biden to zrealizował mimo ogromnego sprzeciwu świata, mimo no, katastrofy humanitarnej, którą za sobą ta decyzja pociągnęła, i jakby zrobił to bez względu na wszystko. I jakby Trump też pewne decyzje Obamy kontynuował, więc to rzeczywiście jest taka powiedzmy tutaj zbieżność. Ja co do Trumpa mam największe wątpliwości, jeżeli chodzi o jego politykę wewnętrzną i też jakby te... Ale odrobinkę odbiegamy od tematu. Może, tak, może ale właśnie wróćmy do... Tak, wróćmy właśnie... Wyraźnie wróćmy, ja jestem właśnie tak, może do prawicujący, ale to nie ma, no chociaż starzy republikanie, to już tak do nich nie jestem dobrze usposobiony. Ja jestem byłym Clintonitą, Billo Clintonitą. No powiedzmy, że ja uważam, że dla Polski... Nie, myślę właśnie, skupmy się na naszych tutaj kwestiach. Jak widzisz, wróćmy do tych kwestii tak związanych. To, że my sobie więcej mamy ogarniemy. Czy mamy Amerykanów, tak, tak. Dokładnie, czy to pomoże nam, czy zaszkodzi, bo żebyśmy wrócili do tematów właśnie no, tak. Rodzimych troszeczkę. Tak, to więc dobra, wracając do tego tematu, ja tylko chciałam skończyć jeden wątek, że dla Polski generalnie uważam, lepsza jest zawsze administracja republikańska ze względu na politykę zagraniczną, bo jest bardziej zawsze jednak świadoma rosyjskiej potęgi i zagrożeń płynących ze strony Rosji, aczkolwiek no, Trumpa nie uważałabym za republikanina i to tyle tytułem Trumpa. Wracając do pana Jacka Bartosiaka, czy mamy czekać, mamy nie czekać na Amerykanów? Dobra, okej. No możemy nie czekać na Amerykanów, tylko chciałabym zauważyć, że za wschodnią granicą mamy Rosję, która ma o wiele większy potencjał militarny i demograficzny niż Polska i pod każdym względem większy potencjał, ma broń nuklearną. No, polska armia niestety, ani też no, nasz kraj nie dysponuje podobnym potencjałem, który mógłby być przeciwwagą dla Rosji, więc my trochę nie mamy innej możliwości. My musimy polegać na Amerykanach w kwestiach naszego bezpieczeństwa. Natomiast tak, zgadzam się do tego, że Polska powinna budować swój potencjał bezpieczeństwa, tak, powinna się zbroić, tak, powinna mieć bardzo dobrze wyszkolone wojsko. Skłaniam się też ku temu, że ze względu na to, co robi Rosja w tym momencie w Ukrainie i widzimy no, totalną rzeź w Polsce, być może trzeba byłoby rozważyć obowiązkową służbę wojskową dla kobiet i mężczyzn, tak jak to ma miejsce w Izraelu. Budować Iron Dome, być może myśleć też o broni jądrowej, bo tylko, że tak, to wymaga ogromnych nakładów finansowych,
ogromnych i tego się nie zbuduje w ciągu dwóch dni, tak? Do tego trzeba lat, żeby i też wsparcia z zagranicy, no nie oszukujmy się, musielibyśmy być jakąś potęgą finansową, żeby móc sobie wszystko to sfinansować. Natomiast gra na powiedzmy rozwalenie NATO jest i wpisuje się jak dla mnie w narrację Kremla, tak? Tak samo jak i mówienie o słabości o jakiejś słabości NATO. No, nie ma jednak silniejszego sojuszu militarnego na świecie niż Sojusz Północnoatlantycki pod względem finansowym, militarnym, wyszkolenia i każdy, i biorąc pod uwagę każdy inny aspekt. Jest jeden. Nazywa się AUKUS. A co to jest? No jak? No Australia, prawda? I Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oczywiście. To mam wrażenie, że jeżeli chodzi o profesjonalizację, to w ogóle NATO się nie umywa, bo tam przynajmniej wszyscy mówią jednym językiem, nawet dosłownie, jak i mentalnie. Tak, no ale jednak tutaj w tym regionie nie mamy alternatywy dla NATO i dobrze, że ono istnieje. Ja też na przykład jestem zdania, że Unia Europejska, która była dotychczas taką wspólnotą idei i wspólnotą przede wszystkim ekonomiczną, również powinna mieć swoją taką odnogę militarną i też budować swój własny potencjał. O tym było wiele dyskusji, już od wielu lat one się odbywają, ale nigdy nie skończyło się to jakimiś wiążącymi decyzjami, ani też jakimiś działaniami, które by tak naprawdę pociągnęły za sobą budowę jakiegoś europejskiego potencjału obronnego. No ale tak jak mówię, no, nie wiem jakby jak pan Bartosiak sobie to w tym momencie wyobraża i bycie u boku Niemiec, no fajnie, tylko że armia niemiecka no to właściwie nie istnieje, przecież u boku czego mamy być, przecież po II wojnie światowej ustalenia były takie, że Niemcy nie mają prawa w związku z tym, co stało się podczas II wojny światowej, budować potencjału militarnego, że mogą tylko i wyłącznie budować potencjał ekonomiczny. W związku z czym Niemcy oczywiście no, wywiązały się z tego i one nie mają potencjału militarnego, więc nie wiem u boku jakiego potencjału mielibyśmy być, tak? To jest dla mnie pytanie. No, najsilniejsze armie w Europie to jest Francja, Wielka Brytania i Turcja przede wszystkim, które ma bardzo silną armię pośród wszystkich natowskich, nie mówię tutaj oczywiście o Amerykanach, więc... To znaczy, jeśli można tu się też wtrącić, bo jak mówimy właśnie o tych potencjałach, to wydaje mi się, że turecki potencjał jest taki dosyć na zasadzie, że to jest armia bardzo duża, ale niekoniecznie, chociaż oni mają stałą zimną wojnę z Grecją, więc można powiedzieć, że są bardziej tacy spięci, mimo że oni są ciągle ex aequo w tym Global Firepower, chociaż ten też mi tak nie do końca ten ranking przekonuje, tylko w pewnej mierze mnie przekonuje. Natomiast dla mnie było zaskoczeniem, jak na przykład jeden z najbliższych współpracowników, prawie nieodłączny, doktor Budzisz, prawda? Marek Budzisz chyba, który zawsze przy Bartosiaku krok w krok zaczął mówić jakieś dziwne rzeczy o tym, że francuska armia jest słaba. No chyba z niemiecką pomylił, tak? To niemiecka armia ma zawsze problem, żeby wysłać do nas co roku tą jedną niewielką część brygady, prawda? Żeby zademonstrować, że NATO działa. Muszą robić ściepę z kilku brygad sprzętową. Są dowcipy w Niemczech liczne o tym, że działają u nas całe dwa helikoptery i jesteśmy super i jest w ogóle super. I tak wygląda armia niemiecka i ja tutaj no to jest coś potwornego po prostu, nawet Ursula von der Leyen zaczęła tam, jak jeszcze była ministerką obrony, przecież próbowała jakoś tam uspokajać Niemców, ale oni wiedzieli przecież, jak wygląda armia
ta pani Karen Bauer, która po niej nastąpiła, ona praktycznie uratowała niemieckie lotnictwo przed anihilacją, bo znowu tam die Grünen cisnęli, że w sumie to ważne jest środowisko i powietrze czyste, a nie tam armia. Tak? Więc ona odchodnem właściwie zniszczyła swoją karierę polityczną, ratując armię, lotnictwo niemieckie tak naprawdę, resztki z tego, co z tego zostało. Natomiast o tych, jak to się mówi w Ameryce, capabilities francuskich, no to widzimy cały czas, oni robią jedną akcję policyjną za drugą, w Mali są, na pewno pociski mają, więc czemu na pewno czołgi Leclerc uchodzą za lepsze od Leopardów i są nowocześniejsze, bo to są te lepsze na przykład, ale to nie tylko o czołgi chodzi, oni mają własne samoloty z Europy. Otóż to, przede wszystkim Francuzi mają bardzo dobry przemysł zbrojeniowy. Tak, tak, dokładnie i to całkowicie... I to całkowicie samodzielny, chciałbym, żeby to wybrzmiało, przepraszam, zaraz. Całkowicie samodzielny przemysł zbrojeniowy, te ich Rafale, one rzeczywiście latają, podczas gdy Eurofightery, które tuż są propsowane jako takie super, to jak pierwszy raz one latały, to miały za pomocą samolotów cystern dolecieć do Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać, że my, Europa, potrafimy. I to były niemieckie właśnie, z Luftwaffe. I doleciały dwa. Reszta musiała zawrócić, bo coś tam. Bo jakieś techniczne problemy. No i kurczę, to, tak to ma wyglądać. No, jakoś Rafale nie mają, czyli zryw, to, prawda? Rafale to zryw. Zrywy nie mają jakoś tych problemów, więc można, prawda? Poza tym francuska armia jest większa, one są obie nie w pełni sprofesjonalizowane, więc to się przekłada większość jej, to, że ona jest większa, przekłada się bezpośrednio na siłę, bo obie nie są w pełni profesjonalne. No dobrze, no Niemcy tam mają malutki oddział komandosów, który podłączyli sobie pod Grenzschutz, a Francuzi mają chyba tylko szturmowców i tego typu jednostki przełamania. Ale no, czy to jest aż taka różnica w skali całości, prawda? Także, no i oczywiście broń atomowa, no to już w ogóle, a mimo to jakoś nie widzę w ogóle zainteresowania, żeby pozyskać elektrownię atomową od Francuzów, bo jak ja wiem, że to się może naszym słuchaczom wydać dziwne, ale francuscy inżynierowie jak coś budują, to oni budują, a amerykańscy jak mówią, że budują, to mówią. To jest ten problem i dlatego między innymi Turcja kupiła przeciwlotniczy system od Rosjan i to była wielka draka, bo nie mogli się doczekać na Amerykanów, więc tak to wygląda. No brytyjskie, oczywiście brytyjska armia jest podobna do francuskiej w tym sensie, że jest samodzielna, chociaż jest nastawiona bardziej na kooperację z Amerykanami, nawet lotniskowce tak sobie skroili, żeby były wymienne, prawda, z amerykańskimi pokładowo i tak dalej. Długością pokładu i tak dalej, ale zasadniczo tak jakby te kraje nie istniały, budzisz bredzi o słabości armii francuskiej zamiast powiedzieć o niemieckiej jakieś. I to akurat wtedy bredzi o słabości armii francuskiej, kiedy Francuzi mają nam uszczelnić system satelitarno-wywiadowczy, akurat wtedy. Sam Bartosiak bredził o wyczynach niemieckich w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, kiedy ja akurat w Darmstadt kiedyś byłem, nie w tym instytucie oczywiście, ale wiem, że jest coś takiego, tak, ale generalnie czy oni się mogą czymś pochwalić i nawet wtedy prowadzący, który był nieprzygotowany, bo zazwyczaj w stronę Bartosiaka idą jakieś softbole, nikt mu trudnych pytań nie zadaje w ogóle nigdy, a jeżeli tak, to jest machanie łapami i utrata nerwów i mówienie, że w Waszyngtonie myślą inaczej, kto... No właśnie, ja mam takie pytanie zasadnicze, kto w Waszyngtonie myśli inaczej, bo ja cały czas nie jestem w stanie zidentyfikować, kto to jest ten Waszyngton. Ale zaraz wrócimy, jeszcze ostatnie zdanie, wiem, przepraszam, że tak długo, ale chodzi o to, że Francuzi mają kurczę Gujanę francuską, tak? Cała nasza obserwacja kosmosu, cała Europejska Agencja Kosmiczna to jest ta Gujana francuska, no nie czarujmy się. Więc on takie dyrdymały mówi i on mówił wprost, że niemieckie wyczyny są ważniejsze od francuskich na polu podboju kosmosu, to jest już w ogóle kosmiczna nieprawda.
Nie wiem, jakim cudem w ogóle ten człowiek ma jakikolwiek posłuch, ale po czymś takim, po jednym takim czymś. A co dopiero inne kwestie. Ale właśnie wróćmy do tego, jak zareagowałeś właśnie o to, że on zawsze mówi, w Waszyngtonie myślą inaczej, ale kto? No przecież Jerzy Washington chyba, o ile ja jestem historykiem, ale wiem, że on nie żyje, tak? Więc jaki jeden Waszyngton? Tak, jeszcze właśnie dodam, że skoro Francuzi są tacy strasznie słabi, no to jakim cudem przeprowadzali w ostatnich latach operacje w Libii, w Czadzie, w Mali, przecież ich było mnóstwo, tak? I oni to robili no, swoim własnym potencjałem, więc no, Niemcy nie byliby w stanie tego przeprowadzić, no ale nie wiem, może się nie znam, trudno mi powiedzieć. Wiesz, że chodzi właśnie o ten mityczny Waszyngton. No właśnie, na 100% nie byliby w stanie, na 100%, to jest akurat pewne. Jeżeli chodzi o mityczny Waszyngton, to też mnie zawsze zastanawia. Dla mnie to powoływanie się na tak zwany Waszyngton to jest nic innego jak granie na polskich kompleksach, tak? Bo w Polsce jak już się powie, że się było w Ameryce, czy tam pracowało, to robi jakieś ogromne wrażenie. Przy czym ja pracowałam w Stanach, byłam tam wiele razy i jakby pod wieloma względami naprawdę uważam, że Stany Zjednoczone są gorsze niż Europa. Na przykład jeżeli chodzi o jakość życia klasy średniej, to zdecydowanie i takie powiedziałabym proste życiowe sprawy typu, nie wiem, służba zdrowia, transport publiczny, dostęp do dobrego, wysokiej jakości jedzenia itd. No ale to już jest inna kwestia. Przede wszystkim no chciałabym się zapytać, kto tak mówi w Waszyngtonie? Czy to mówią demokraci, czy to mówią republikanie, czy to mówi ktoś z jakiegoś ważnego think tanku, czy to powiedział, nie wiem, sekretarz stanu, czy sekretarz obrony, bo cały czas jest mi trudno tutaj do tego dojść. Dla mnie to jest takie typowe straszenie bogatym wujkiem z Ameryki mitycznym, który tutaj ma decydujące słowo na temat wszystkiego, bazując, jak powiedziałem, na tych kompleksach i na tym takim poczuciu Europejczyków, a Polaków zwłaszcza, że w Ameryce to nie wiem, to jest w ogóle jakiś high life i w ogóle wspaniale i cudownie i my mamy, nie wiem, miliony lat do tego, żeby do tej Ameryki gdzieś dosięgnąć, więc jak już w Ameryce coś powiedzieli, to na pewno to musi być prawda i w ogóle nie powinniśmy z tym dyskutować. Biorąc pod uwagę, że Bartosiak przemawia zapewne do osób, które nigdy w Stanach nie były i też nie mają jakiegoś takiego obycia w środowisku think tanków, no to może im rzeczywiście ten taki mit amerykańskiego snu sprzedawać, tak? Więc ja też zawsze się zastanawiam, na kogo on tak się de facto powołuje. No rzuca czasami jakimiś nazwiskami, między innymi rzucił nazwiskiem mojego byłego szefa Wesa Michela, który był dyrektorem SIP-y. Oczywiście ja od 2007 roku tam nie pracuję, ale wówczas Wes nigdy mi nie wspominał o znajomości z panem Jackiem Bartosiakiem. Kiedy przyjeżdżał tu do Polski, spotykał się z różnymi osobami, przede wszystkim z urzędującą administracją, tak, bo na tym polega też rola think tanków, ale czy jeżeli już, to z jakimiś osobami z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale nigdy no, nie przypominam sobie, żeby w ogóle wspominał mi o kimś takim jak Jacek Bartosiak, więc też nie wiem tak naprawdę, kim są ci mityczni Amerykanie. Tak? Powoływał się na Bena Hodgesa, byłego dowódcę wojsk amerykańskich w Europie w czasach jeszcze Baracka Obamy i też, że go osobiście zna i tak dalej. No to ja też mogę powiedzieć, że go osobiście znam, bo mam z nim zdjęcie i organizowałam jego przemówienie w Polsce, kiedy jeszcze był urzędującym dowódcą wojsk europejskich, a teraz jest rzeczywiście już emerytowanym żołnierzem i jest fellowem tak zwanym w SIP-ie, no ale to znaczy, ale nie powiedziałabym, że go znam, tak, po prostu no, miałam z nim styczność na pewnym szczeblu mojej kariery, ale no, nie jesteśmy na ty i brudzia żeśmy nie pili, że tak to ujmę. Yeah.
No, tych różnic cywilizacyjnych Ameryki z Europą jest oczywiście bardzo dużo. Można tutaj bronić Amerykanów. Ja może w dwóch zdaniach spróbuję troszeczkę. Można powiedzieć, że tak jak mówię, ja się generalnie zgadzam, że my mamy lepiej, bo mamy bardziej te spłaszczone te pensje, mamy mniej, te krzywe dochodowe trochę lepiej wyglądają, w związku z tym lepiej wygląda ta spoistość społeczna, zdrowsze są relacje międzyludzkie, to jest na pewno. Natomiast no, oni na przykład mają totalnie drogą służbę zdrowia, dlatego że oni nie mają naszej opieki paliatywnej. U nas się troszeczkę przygotowuje bardzo starych ludzi do odejścia, to jest ten problem, więc u nich ona jest droga, dlatego że oni tak do ostatniej chwili reanimują tych staruszków po prostu. I więc to jest też kwestia trochę podejścia. Oni mają uwolnienie informacji medycznej, my tego nie mamy, ale oni mają właśnie wyższe rachunki. To rzeczywiście, no ale na pewno nie jest tak, że my jesteśmy z tyłu za, nie wiem, za Burkiną Faso, tak, czy coś, bo jak ostatnio Kaczyński powiedział za Gabonem, to nie pasowało, bo Gabon jest stosunkowo jak na Afrykę dosyć, właśnie to nie pasowało. Ale no więc muszę się tak chwilę zastanowić, no za kim? No za Somalią, tak, no, za Somalią, Somalia to na pewno jest kraj chaotyczny totalnie, więc pasuje. W każdym razie wygląda na to, że rzeczywiście Amerykom można się zachłysnąć, ja sam się zachłysnąłem, ja byłem w Nowym Jorku i tych okolicach i nie ma takiego miasta na naszym kontynencie i można się zachłysnąć, tylko potem mi mówili sami Amerykanie, że ja widziałeś to, co najlepsze, to potem już tylko gorzej. Znaczy, no, ja mówiłem, że pewnie przesadzają, tak, bo też każdy narzeka na swój kraj, nie? Wiadomo, na przykład Francuzi mają taki zwyczaj, że jak już cię uznają za jednego ze swoich, to już wszyscy narzekamy wspólnie. Ale do momentu, kiedy ty jesteś étranger, do momentu, jak jesteś cudzoziemcem, to nie, to się z tobą nie dzielą. To jest ne partage pas, to tymi narzekaniami. Tego się nie robi. Więc każdy naród ma trochę inne tutaj nastawienie. Ale zasadniczo mnie straszliwie dziwi to, że właśnie Bartosiak kompletnie omija. Ja się cieszę, że o tej Szwecji, bo miałem nadzieję właśnie, że jak on zagaił o tej Szwecji, to przynajmniej raz dostrzegł na kraj, który jest co prawda niewielki, bo PKB jest mniejszy od naszego troszeczkę, ale też pamiętajmy, że Szwedów jest 4 razy mniej od nas prawie, no 3,5 raza mniej. Więc trudno, żeby mieli większy PKB, prawda? I tak jest prawie równy z nami. Jest to kraj, który niesłychanie angażuje cywilną populację do spraw obrony i są przeznaczone nawet dla klubowiczów jakichś, którzy się uczą posługiwać bronią albo czołg prowadzić Stridsvagn, czyli czołg jakiś. Są przecież takie szkolenia, oni mają wyznaczone dokładne rzeczy, które mają robić, gdyby Ruscy zaatakowali w ramach tego projektu Total First Sword, czyli obrony totalnej, prawda? Więc to jest kraj na pewno myślący poważnie o sprawach wojskowych, dokładnie tak samo jak Francja i Wielka Brytania, ale nigdy żadnego eksperta z Francji ani Wielkiej Brytanii u Bartosiaka nie widziałem. Widziałem jakiś Russland Verstehrów, czyli tych Niemców, którzy mówią man Russ, Russland verstehen, zawsze zaczynają każde zdanie o tym, czyli tacy sykulscy, tylko niemieccy, tak, że trzeba zrozumieć Rosję, te bardzo moskiewscy Niemcy i oni, żeby było śmieszniej, Niemcy nadwołżańscy, którzy kiedyś w Rosji nie mieszkali, są bardzo rzadko Russland Verstehrami, bo oni wiedzą, czym Rosja pachnie, czyli ci tak zwani właśnie ci, ale to już jest trochę inny temat. Natomiast niesamowite jest to, że w ogóle tego nie ma, tego wprzęgnięcia Anglii i Francji w te plany. Jest to zdumiewające, że są albo jakieś fantaści typu Friedman, albo jacyś, tak go oceniam, może się ze mną nie zgodzisz, ale ja tak go widzę, albo jacyś, albo Merzheimer, który jest uprawia taką politykę skrajnie cyniczną, moim zdaniem, która się nadawałaby raczej do zaaplikowania dla Ottona von Bismarcka. Zresztą widziałem i podłapałem i propaguję to, że on jest Otto von Merzheimer, bo tak się zachowuje po prostu. I to są rady, które nie są dobre dla lidera wolnego świata, ani dla Liberté, Égalité, Fraternité, ani dla British Liberties. To się nie nadaje. To są rady, którą Putinowi można dać, bo Rosja i tak nie ma soft power, no to bądźmy cyniczni, prawda?
bądźmy cyniczni, to wtedy to ma sens, ale to, takie rady nie mają sensu dla, a mimo to u praktycznie Bartosiek nie robi kroku bez Mersheimera, bez tych dawnych cyników zwanych dla niepoznaki dogmatycznymi geopolitykami, Wallerstein Mackinder, to zresztą z ust mu nie schodzi Mackinder. I normalnie geopolitycy nie są tak dogmatycznie przywiązani do tych rzeczy, tak co o tym sądzisz? Czemu on jest taki przyklejony do tego? Bo to nie jest normalne i nikt, nie widziałem, żeby ktoś tak religijnie przestrzegał tych wszystkich Rimlandów, Hartlandów, Swożniów. Nie widziałem, żeby ktoś tak religijnie do tego się odnosił. Nawet sam Otto von Mersheimer tak się nie odnosi, także... No, dlatego, że ja mam wrażenie, że pan Bartosiak próbuje kreować jakąś taką sektę, dlatego używa tych takich dziwnych sformułowań, których ja nie do końca rozumiem. Jakieś Rimlandy i tak dalej, to mi się trochę kojarzy z Władcą Pierścieni i Tolkienem, szczerze powiedziawszy. Jedyne, co mi przychodzi takie, jako pierwsze skojarzenie. No, rzeczywiście, rzeczywiście Mackinder używał takich terminów, tylko przepraszam, tylko po to się wtrącę, tylko rzeczywiście, no właśnie, po co, zwłaszcza, że jest też takie coś jak anglosaska strategia peryferyjna, na przykład ona idzie w poprzek Rimlandu, bo ona dzieli Rimland na pół i oni mówili w Anglicy i Francuzi bardzo długo kłócąc się o to w latach 50. na przykład i o tym, i to idzie w poprzek zupełnie tego, więc to nie jest jakaś religia. Znaczy, dla mnie, szczerze powiedziawszy, on próbuje używać jakichś takich bardzo skomplikowanych sformułowań, żeby stworzyć wrażenie jakiejś głębi intelektualnej swojej myśli, której tam nie ma, szczerze powiedziawszy, i ja jej nie widzę, bo on się gdzieś tam tak mocno ślizga po powierzchni, gdzie bardzo często te jego wypowiedzi są na tyle enigmatyczne, że właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi, tak? W zasadzie Rosjanie, jak Rosjanie zaatakują Ukrainę, to będzie wojna, tak? To trochę tak wygląda jak w tych memach na temat pana Jacka Bartosiaka. I dla mnie te takie dziwne sformułowania to jest próba stworzenia takiego dość hermetycznego języka, które miałoby się kojarzyć z jakąś taką elitarnością i jego nie wiem, tych książek, przekazu, który kreuje, i ekskluzywnością jednocześnie, tak? Czyli żeby jego odbiorca miał jakiś takie poczucie, że to, co on kreuje, jest niezwykłe. Tylko ja niestety nie widzę tutaj żadnej głębi w tym. I tak jak właśnie powiedziałeś, pan Bartosiak nie zaprasza do dyskusji żadnych poważnych ekspertów z dziedziny stosunków międzynarodowych. Choćby mógł zaprosić przecież ekspertów z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tam jest cały dział bezpieczeństwa, bardzo takich doświadczonych ekspertów, którzy naprawdę rozumieją kwestię bezpieczeństwa. Jeżeli, kiedy mówiłeś o Francji, przecież jest świetny Instytut Français de Relations Extérieures, przepraszam, International, tak samo taki największy, najbardziej prestiżowy think tank jest chociażby też znajdujący się w Paryżu European Union Institute for Security Studies, czyli tak zwany EUISS, który ma specjalny program natowski, gdzie są analitycy zajmujący się tylko i wyłącznie polityką bezpieczeństwa. Także jest mnóstwo tych ośrodków, z którymi mógłby na przykład, nie wiem, zrobić seminarium, jakąś debatę i tak dalej. No tylko, że obawiam się, że ani te osoby nie chciałyby wziąć udziału w żadnej debacie z nim, bo nie uważają go za osobę ekspercką. Pan Bartosiak nie ma na przykład żadnych publikacji naukowych z dziedziny polityki bezpieczeństwa w
w poważnych periodykach naukowych, gdzie pojawiają się recenzowanych przede wszystkim tak pozycjach naukowych. Jest, jak wiemy, z wykształcenia prawnikiem. No, chociażby na przykład wyobrażam sobie, że pan Bartosiak jako ekspert dziedziny bezpieczeństwa, będący też osobą zarządzającą think tankiem, powinien robić seminaria na przykład z urzędnikami Ministerstwa Obrony Narodowej i dyskutować z nimi kwestie bezpieczeństwa. To też nie ma miejsca, to jest też coś, co robią w ogóle think tanki tak codziennie, każdego dnia, tak, że na przykład zaprasza się z jednej strony ekspertów i analityków, a z drugiej strony zaprasza się właśnie urzędników, żeby no, raz, że ich edukować, dwa, pytać o ich zdanie. On zazwyczaj mówi takie enigmatyczne zdania w stylu, że mnóstwo wojskowych młodych go popiera, jakiś tam beton nie chce, prawda? I do tego się to sprowadza. Nie debatuje z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, w ogóle na nich jakąś anatemę rzucił w ogóle, bo to rzeczywiście takie jest. Na Polski Instytut Spraw Międzynarodowych też zresztą analitycy pisali, że są poblokowani. Ale nawet na think tanki takie wielokierunkowe typu Klub Jagielloński też nikt nie lubi, chociaż niby przecież odwołuje się do tej Polski od morza do morza tak naprawdę trochę, tak? Proszę Państwa, musimy zrozumieć tą przestrzeń, myśleć tą przestrzenią, no to jest jagiellonizm. A Klub Jagielloński, here you are, tak? No proszę bardzo, no to teraz dealujcie jakoś, prawda? No i nic. A jak już dochodzi do jakiejś rozmowy, to tak jak Stargalskim się z wszystkiego wycofywał, bo Targalski po prostu by go zagadał, o wiele lepiej się orientował w tym wszystkim. W ogóle nie ma. Jedyne, co on mógł zrobić, to powiedzieć, że pan Targalski jest rzecznikiem międzywojennej szkoły sojuszy egzotycznych, w sensie egzotycznych, czyli czytaj, niewybranych między Niemcami a Rosją. Czyli pośrednio przyznał, że dla niego to nie ma znaczenia w ogóle. Anglosasi i Francuzi nie istnieją. Więc to tak ja między wierszami teraz mówię, tak, między wierszami, bo on mi wygląda na polityka proniemieckiego skrajnie, zwłaszcza, że zawarł deal książkowy z Zychowiczem, który słynie z byciem największym germanofilem w Polsce. Ja rozumiem być germanofilem kulturowym, selbstverständlich, kein Problem, tak? Ale być germanofilem politycznym, kiedy Niemcy no, w kulki lecą sobie, prawda? Jeżeli chodzi o obronność, niespecjalnie mają nam coś do zaoferowania technologicznie. My jesteśmy ich montownią i oni raczej tych fabryk nie mają gdzie przenieść. No bo co, do Orbana je przeniosą, kiedy są takie złe te niby stosunki, prawda? Więc mi się wydaje, że to raczej Niemcy są od nas uzależnieni niż odwrotnie. My jesteśmy uzależnieni od Amerykanów, zgadza się, od Rosjan, bo oni nas mogą zaatakować ewentualnie, chociaż jest małe prawdopodobieństwo, skoro jesteśmy w NATO, a wiemy, że NATO nie reaguje na 3 dni później, tylko wszystko było skanowane wielokrotnie, cały miesiąc była obserwowana ta armia, jak tylko się no po to przecież jest tak zwana szpica, tak? Szpica to są siły szybkiego reagowania. Tak, tak, no ale jak tylko się pojawiły szpitale polowe, to już było wiadomo, że coś szykuje. I na to działa bez żadnego opóźnienia, działa wyprzedzająco oczywiście. I to też u niego. A co powiesz właśnie, zmieniając nieco kontekst jego wypowiedzi, co sądzisz o tych wewnętrznie sprzecznych rzeczach, że raz mówi z Clausewitzem, że wojna jest cały czas, bo polityka się zamienia w wojnę płynnie, a raz mówi, że nadchodzi trzecia wojna światowa. No to come on, albo jedno, albo drugie, tak, która przekreśla wszystko. Nie można mieć ciastko i zjeść ciastka, albo wojna jest cały czas, w pewnym sensie cały czas, tak, możemy tu się zastanawiać w jakim sensie, ale jest cały czas, jak mówił Clausewitz, albo ona przychodzi i odchodzi. Prawda? No to zdecydujmy się. Albo się mówi, że największy problem to przesmyk suwalski, albo się mówi, że ukraińska armia jest przestarzała, albo że ona realizuje wręcz projekty armii nowego wzoru. Albo się mówi, no i tak, takich sprzeczności mamy generalnie więcej. Nie będę wszystkich wymieniał, bo wymieniałem je w innych filmach i akurat moi słuchacze je znają, ale a Bartosiakowi fani i takich nie oglądają tych filmów, bo tylko przychodzą skrytykować. Natomiast co ty sądzisz o tych sprzecznościach, które się pojawiają cały czas i na które on nie ma dobrej odpowiedzi, bo te sprzeczności wytknął mu doktor habilitowany Michał Lubina, te sprzeczności wytknął mu wielokrotnie Jarosław Wolski, te sprzeczności mu wytknął wielokrotnie Krzysztof Wojczal i nie doczekali się
właściwie nawet Sykulski, ten niby ten rosyjski troll, jak to się na niego mówi, nawet on mu wytknął kilka nieścisłości, a tutaj nie oczekiwali się jakiegoś żachnięcia odpowiedzi. Cóż, może jeżeli chodzi o ukraińską armię i jakąś zbieżność z armią Nowego Wzoru, to panu Jackowi chodziło o to odholowywanie ruskich czołgów traktorami. Nie wiem, o co innego tutaj właściwie mogło wychodzić. Przepraszam, to taki ironiczny wtręt z mojej strony. Znaczy tak, no właśnie o to chodzi, że w retoryce pana Jacka się pojawia bardzo dużo takich dziwacznych sprzeczności, których ja też nie rozumiem, ale to no właśnie o to chodzi, że ja czy ty, czy eksperci od spraw bezpieczeństwa tego nie rozumieją i widzą tutaj te sprzeczności, ale jego widownia nie, bo nawet moim zdaniem oni nie rozumieją, co tak naprawdę Bartosiak mówi. Bartosiak jest mistrzem takiego, powiedziałbym, personal branding, jak to się teraz mówi, tak? Czyli właśnie tego takiego wyrabiania sobie tego takiego personalnego brandingu człowieka, który staje się sam marką, tak? No i właśnie Bartosiak ma być tą marką, albo też twarzą marki Strategy and Future. I właściwie on, wyrabiając tą markę, rzuca takimi popularnymi hasełkami z pogranicza polityki i popkultury, które gdzieś tam się ludziom w głowie pewnie kojarzą, telepią, żeby budować sobie ten swój personal branding, ale już jakby co za tym idzie, nie bardzo wiedzą. To też jest takie jakby bazowanie na niewiedzy swoich odbiorców, tak? Bo oni po prostu przyjmą wszystko, co pan Bartosiak mówi, bo go lubią w jakiś sposób, bo wzbudza w nich zaufanie, ale to nie jest poparte jakąś konkretną wiedzą. No dość właśnie tutaj dodać, że pan Bartosiak nie chce jakoś stanąć, tak jak wcześniej mówiłeś, do dyskusji z poważnymi ekspertami z jakiegoś powodu. Dla niego ewidentnie najlepszym partnerem do rozmowy jest dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski, który sam przyznawał się, że jest niezbyt biegły w polityce zagranicznej, bo media polskie są tak słabe, że nie dostarczają mu odpowiedniej ilości wiedzy w tym zakresie. Więc nie ma też za bardzo kto Bartosiaka z tymi wszystkimi teoriami skonfrontować. Kiedy oczywiście robiłam to nieco na Twitterze, to posypał się na mnie hejt jego pewnie troli, tak myślę, że śmiałam tutaj podważyć jakieś tam teorie czy kwestie, które wypowiada ich guru, i tak to się zakończyło. Ale jeżeli chodzi o tą proniemieckość jeszcze, ja mam wrażenie, że podważanie gwarancji bezpieczeństwa NATO to bardzo mocno się wpisuje jednak w taką narrację rosyjską, bo to przecież Kreml od wielu lat próbuje nas przekonać, że NATO nie ma siły, że NATO się nie zmobilizuje, że artykuł 5 to jest coś, co jest palcem po wodzie pisane. Oczywiście rzeczywistość zweryfikowała, że jest zupełnie inaczej, i to w sposób brutalny. Ale dla mnie to jest w ogóle sianie zamętu, tak? Sianie zamętu i granie na podział też jest bardzo na rękę Kremlowi, tak? Kreml to robi już od wielu lat, nie wiem, wprowadzając tych ekstremalnie prawicowych populistów do polityki w Europie, grając na Brexit, grając na wszelkiego rodzaju podziały w europejskich społeczeństwach, i tutaj też jakby dla mnie to, co robi pan Bartosiak, też się w to mocno wpisuje, bo on gra na pewnego rodzaju podziały. Tak, to prawda, zwłaszcza, że nie ujawnia swoich poglądów poza strategicznych, więc
a te też często zmienia, także więc tym bardziej trudno nadążyć po prostu. To jest też taka trochę, jeżeli zaraz do tych manipulacji, ja zawsze się raczej przychylałem temu, jak tylko on zaczął się pokazywać z Zychowiczem, mówił o tym przeczekaniu u boku Niemiec, to zawsze miałem takie wrażenie, że on jest takim politykiem właśnie, jak mówił na niego doktor Lubina, nazwał go politykiem, że on nie jest naukowcem, bo on nie dąży do prawdy, tylko dąży do pewnej konstrukcji, a to tak robią politycy. I ja się zgadzam oczywiście i mówiłem to doktorowi Lubinie i on tu się całkowita zgoda. Tak uważamy obaj. I oczywiście, że to jest raczej zbijanie kapitału politycznego, żeby stworzyć coś w rodzaju Hołowni, tylko nie ze spraw nie progresywny katolicyzm, tylko strategizm, geopolityzm. I to jeszcze taki dogmatyczny, makindrowski, prawda? Czy tam Wallersteinowski, taki jeszcze podlany cynizmem Wallersteinowskim, prawda? Że każdy kraj robi to samo, bo każdy kraj rozszerza swoje strefy wpływów. No ale kurde, nie każdy ma obozy koncentracyjne, tak? Nie każdy ma faszyzm, nie każdy. No, to Brytyjczycy, Francuzi i ja ich nazywam prawdziwym Zachodem, bo w przeciwieństwie do Niemców nie mieli tego cholerstwa u siebie na przykład, tak? Holendrzy też nie, albo. No, mieli kolonie. Mieli kolonie, ale to kolonie po pierwsze mieli też Rosjanie, mieli też, ja mówię o tym, myśmy mieli kolonie na Ukrainie i tak dalej, przecież też tak naprawdę. Więc też tutaj kwestia, kto umie żeglować tego wina, tak? Zresztą najwięcej niewolników to Arabowie sami dla siebie zagarnęli, a dopiero potem dla Europejczyków, a dopiero potem Europejczycy sami zaczęli męczyć czarnych i najczęściej czarni sami się sprzedawali w niewolę, co wcale nie czyni tego lepszym, tylko mówię, że tak często było, że sąsiadów łapali i tak dalej. W każdym razie, więc jasne, ale są pewne rzeczy, których nie mieli, natomiast Niemcy mieli kolonie, prawda, niemiecka Namibia, Tanzania, nic lepiej, nawet gorzej, powstanie ludu Herero i tak dalej. Rosjanie, jak traktowali tą ludność za Uralem, to też nie są żadne miłe historie. Natomiast i wcale nie są lepsze od tego, co Amerykanie zrobili Indianom. Zresztą Indianie, nie żeby znowu usprawiedliwiać, ale Indianie byli po stronie Brytyjczyków, więc prawdopodobnie była to forma zemsty, co też nie czyni to niczym lepszym, ale natomiast Rosja nie było żadnej zemsty. Tutaj była. Oni zemstę swoją to już zrobili na Mongołach w XIV wieku Rosjanie, także już to już absolutnie nie było to. Więc to były czyste mordy ludzi za Uralem. Więc no ale już nawet abstrahując od tego, czy Bartosiak, bliżej mu ta wersja cynizmu niemiecko-chińskiego, że my chcemy tylko handlować, tak jak to było, ein Belt, ein Pass, ein... inicjatywę, ja? Tak, inicjatywa pasa i drogi. Tak. No właśnie, ale czy to nie brzmi... Zresztą Chińczycy cały czas zmniejszają, nie zwiększają, wbrew temu, co mówi pan Radosław Pyfel i te osoby dziwnie powiązane głęboko z Chinami. Oni nie mówią, oni nam mówią, że Chińczycy nieustannie dokładają do funduszu tego, a wszystkie dane na niebie i na ziemi mówią, że Chińczycy ograniczają ten fundusz, bo to za bardzo nie wychodzi, bo oni mają tam Kazachstan, który jest niepewny, niechętny. To mają tam Ujgurów, których prześladują i zamykają w ich obozach i mordują prawdopodobnie też. Więc nie za bardzo to widać i oni raczej udoskonalają swój handel morski przez cieśninę Malakka, czyli tam gdzie największy ruch morski, prawda, handlowy na ziemi. Raczej tam to wszystko idzie. Indonezyjczycy płaczą, bo tam są dużo gorsze wody do prądy do tego, więc wszystko idzie przez Malezję, prawda? I tutaj, ale co sądzisz, więc można się zastanawiać, czy to właśnie słabość jakaś do Rosji, my nie jesteśmy w stanie zweryfikować przecież, jak kto jest z kim połączony do końca. Wiemy, że pan na przykład Pyfel robi interesy w Chinach, ale czy coś od niego oni oczekują, no przecież nie wiemy, prawda, tego więc nie możemy. No, więc może to być zapatrzenie na, nie na darmo się mówiło kiedyś sowietolog, sowietofil, teraz się mówi sinolog, sinofil, prawda, takie było powiedzonko w czasach zimnej wojny, zresztą która nie jest wcale takie pewne, czy ona minęła, bo zdaniem Roberta Kagana nie minęła wcale, tylko autorytaryzm zajął miejsce komunizmu i ja się z nim zgadzam,
jeżeli chodzi o to, co ja słyszę, co mówią w Waszyngtonie, to ja słyszę na przykład Josepha Nye'a, Soft Power. Ja w Waszyngtonie słyszę głos Roberta Kagana, że Cold War again, tak? Albo cały czas. Nie słyszę tylko Mersheimera, więc wydaje mi się, że ten Waszyngton to jest z kolei George Washington Mersheimer tym razem, a nie Otto von Mersheimer. Więc takie zafiksowanie raczej na jednej ideologii strategicznej. Natomiast co sądzisz o, bo to jeszcze mnie nurtowało, co sądzisz o tym, że oni wcale nie dążą do tego, żeby ich książka, czyli Armia Nowego Wzoru, Środowisko Bartosiaka, żeby ta książka była rzeczywiście czytana. Ja mam wrażenie, i tutaj ci inni krytykujący Bartosiaka mi powiedzieli, że oni też tak uważają, nie będę to imiennie wymieniał, ale bo nie upoważnili, że mam powiedzieć, więc powiem ogólnie, że oni zasadniczo też tak uważają, że nikt tego nie czyta i że to jest napisane tak, żeby tego nikt nie czytał. Ja rozpoznaję taki styl a la Hegel, a Hegel pisał, prawda, nieprzystępnie straszliwie, albo Derrida jakby w naszych czasach też tak pisze, że nawet Habermas mu powiedział, Żak, co ty tutaj piszesz, przecież tak tego nikt nie przeczyta. A on mówi, no nie będę się ograniczał, no to dobra. Ale tu chyba jest tak, że my mamy widzieć dziesięciogodzinne teatrum, a ja się też interesuję teatrem, ale wolałbym, żeby nie mieszać strategii z teatrem. I widzimy to dziesięciogodzinne teatrum i mamy na tym się koncentrować, a nie nikt nie czyta tej książki. A to właśnie w słowie pisanym widać sprzeczności, bo widzimy, że przed chwilą pisałeś coś innego. Telewizja jest trudniejsza, żeby się tu tak zorientować, prawda? Poza tym ja mam doświadczenie z prawami bezpieczeństwa tak naprawdę od 2011-2012 roku. Wcześniej się zajmowałem ideologiami, historią ideologii politycznych i ja rozpoznaję manipulacje od razu, a ta moja skromna wiedza ciągle jeszcze, przynajmniej chciałbym, żeby była lepsza, strategiczno-wojskowa, ona zwłaszcza wojskowa, ta sprzętowa, to tutaj ja się Wolskim zawsze posługuję, bo sam nie jestem tak do końca w stanie tego stwierdzić. Na tyle się orientuję, że widzę, że ta Armia Nowego Wzoru to jest po prostu bełkot i to jest wzajemnie sprzeczne, tam nie zostało nic zademonstrowane, tam zaleca się nękanie w strefie, gdzie nie ma lasów, a wszyscy wiedzą, że nękanie jest tam, gdzie są lasy i to Wojciech mu wytknął i ja to widziałem w tej wielkiej książce na stronie 290 coś. Widziałem omówienie na dwie strony, co Anglia, czy tam dosłownie 3-4 może strony, co Anglia robi, że mają zmniejszyć ilość czołgów, co jest nieprawdą, tak swoją drogą. Poza tym, że nie są w ogóle zainteresowani niczym innym poza misjami stabilizacyjnymi, więc nie są w stanie myśleć o wielkoskalowej wojnie z Rosją. To jest nieprawdą, bo całe NATO na tym polega, że nikt nie musi wielkoskalowej wojny z Rosją, to ma być ta wspólny wysiłek i to jest dopiero ta wielkoskalowa wojna z Rosją, czyli bardzo się udaje, że tego nie rozumie. Jakieś krętactwa o Francji, jakieś krętactwa o Niemczech, w ogóle nie wiem po co on o Niemczech mówi, przecież Niemcy nie robią dosłownie nic dla NATO, poza tą demonstracją co roku, gdzie jest ta ściepa, jak mówiłem, z tych kilku brygad, nie ćwiczą w zasadzie, zawsze się wymigują, bo teraz ostatnio, Owidiusz, tak, wirus Owidiusz, mówię tutaj, żeby nie obcinało zasięgów, tak, wiadomo, i zawsze się wymigują, więc jak ty widzisz te manipulacje, bo to jest czysty teatr, tak mi się przynajmniej wydaje, no nie tylko sekta, ale i teatr. Tak, dla mnie to się bardzo mocno wpisuje w tak zwaną ideę postprawdy, post-truth, czyli takiej sytuacji, gdzie nie fakty są istotne w kształtowaniu opinii, tylko emocje i osobiste przekonania. No i pan Bartosiak wzbudza emocje i ma bardzo takie, powiedziałabym, i próbuje bardzo mocno swoje osobiste przekonania lansować, a fakty, no fakty nie mają tutaj wielkiego znaczenia, tak jak sam zresztą powiedziałeś, na podstawie chociażby tej słynnej Armii Nowego Wzoru i tak dalej, i tak dalej. Postprawda niestety staje się takim bardzo, bardzo silną tendencją w naszym życiu publicznym, ponieważ
odbiorcy są znudzeni faktami, które w pewien sposób zabierają im dużo czasu i energii, żeby je zrozumieć, a chcą dostawać łatwe rozwiązania. Taka trochę McDonaldyzacja, powiedziałabym, przekazu, czy też McDonaldyzacja kształtowania opinii publicznej. To jest coś, w co się w tym momencie wpisuje pan Bartosiak. I to jest też taka część składowa populizmu, dlatego też populizm jest bardzo silny i populistyczni politycy wygrywają, bo oni bardzo mocno bazują nie na faktach, a na emocjach. A to wiemy doskonale też z psychologii, że przede wszystkim to emocje na ludzi działają, nie fakty. Mamy też tą taką część nas samych, racjonalną i tą mniej racjonalną, ale do emocji jest o wiele łatwiej przemówić po prostu. Więc dla mnie to, ja myślę też, że panu Bartosiakowi też jest częściowo na rękę bycie osobą kontrowersyjną, dlatego że to dodaje mu, to mu daje więcej klików, więcej publiczności. Nawet jak mówią o nim źle, to ważne, że mówią. To jest trochę na takiej zasadzie, bo staje się osobą coraz bardziej rozpoznawalną. I to on jest takim trochę geopolitycznym celebrytą. Tak jak, dziewczyny celebrytki budują swoją markę, pokazując różne części ciała publicznie, czy też wypychając się botoksem, to tak... Jeśli można ci się wtrącić, to ja to widzę akurat kompletnie inaczej. Ja to widzę... Tutaj chyba najbardziej mamy rozjazd, ale to widzowie sami się zastanowią, bo to rzeczywiście jest, ja mam wrażenie, że właśnie Bartosiak rzeczywiście kształtuje te emocje, taką religijną zadumę raczej nawet niż emocje. Przecież on jak ognia unika pokazywania emocji i to właśnie nas tak wkurza. My przecież przejawiamy emocje z tego powodu, bo widzimy, jakie to jest faryzejskie, prawda? Takie trochę dziwne. Tutaj ja mam troszeczkę przeciwną wizję, ale rozumiem, co chcesz przekazać, że on rzeczywiście z tą postprawdą może to rzeczywiście coś jest na rzeczy, że on podchodzi populistycznie do tych rzeczy. Ja raczej miałem wrażenie, że on stara się wytworzyć jakiś rodzaj takiej religijnej zadumy nad tym, a to troszeczkie się kłóci z emocjami, prawda? Bo to jest takie nie, raczej nie, nie, buddyzm... no przecież religia, nie, właśnie nie, przecież religia, ale religia mocno się odwołuje do emocji. Religia nie bazuje na biedy, tylko właśnie na naszych emocjach, prawda? Na, nie wiem, strachu przed piekłem, przed złem i tak dalej. Przecież Bartosiak też straszy trzecią wojną światową, że ona na pewno będzie i wybuchnie i żebyśmy się na to szykowali, tak? Czyli on stara się takiego, dla mnie on też tak czasami przypomina takiego astrologa, arcymaga, takiego, który tutaj czaruje z szklanej kuli i przewiduje przyszłość i jego fani wierzą mu w tą przyszłość, a ponieważ to jest taki bardzo mocny przekaz, to do ludzi przemawia, tak? No jednak trzecia wojna światowa to jest coś, czego się strasznie wszyscy boją. Trzecia wojna światowa, taka jakby nadchodząca biblijna apokalipsa niekiedy, tak? To jest właśnie bardzo mocno religijne i też emocjonalne. Znaczy, zależy, bo my mamy podobnie oświeceniowe podejście do ekscesów religijnych, widzę tutaj, ale ty masz podejście Diderota, a ja mam podejście Davida Hume'a. I to są dwie, bo jako XVIII-wiecznik od razu widzę. Po prostu Diderot uważał, że religia jest pewnym rodzajem zastępczej wiedzy, takim łatwym, takim McDonald'em. Natomiast David Hume uważał, że religia ma łagodzić właśnie strach. Ona nie działa, ale to nie działa za bardzo, bo się pojawiają napięcia społeczne w imię religii, ale przynajmniej odwraca uwagę od śmierci czy takich innych rzeczy, więc ja mam podejście takie szkockie, można powiedzieć bardziej. A ty tak, właśnie a ja tam, zdecydowanie co... takie jak Diderot, zdecydowanie. No właśnie widzę, ale to oczywiście, w każdym razie oboje widzimy, że mamy tu do czynienia z irracjonalnym przekazem, a to jest jakby to, co łączy nasze stanowiska.
Więc wydaje mi się, że tutaj akurat problemu nie ma, czy to jest bardziej Hume, czy bardziej Diderot. To już jest kwestia takich troszeczkę odczuć subiektywnych. Natomiast w sferze obiektywnej widzę, że rzeczywiście widzimy, że tutaj te nieustanne mówienia, że z każdym będzie debatować i on się nikogo nie boi, po czym Wolskiego się przestraszył i Wolski mu to teraz ciągle wytyka i Bartosiak nie odpowiada na to w ogóle. Ja na przykład spytałem, najbardziej Bartosiak był łaskaw raz odpowiedzieć, bo ja spytałem go, dlaczego on, raz go nacisnąłem tak jak Wolski, to znaczy spytałem go, dlaczego on manipuluje teraz tą armią i stara się na siłę wcisnąć tą armię, kiedy już jest wojna, już nawet nie ma sensu przestrajać armię na inny wzór, prawda? To on powiedział, że czy pan liczy tak strasznie na te kontrakty, czy co? A on powiedział coś takiego i w trzeciej osobie, jak Cezar mi odpowiedział, ja już to wstawiłem na moim kanale, i odpowiedział mi, że Bartosiak nie chce żadnych kontraktów, Bartosiak chce, żeby była prosperity, rozwój i stabilność i żeby była wyższa kultura strategiczna. I ja powiedziałem, no to czemu pan chociaż nie zrobi, czemu pan manipuluje, czemu nie ma transparentności w tym, ale to nawet już mniejsza, niech sobie nie będzie, niech może lubi magię, są ludzie, którzy lubią magię w życiu, prawda, że takie, no tak, no są tacy magowie, tacy Swedenborg na przykład taki, nie, prawda, albo Kierkegaard, oni chcieli magii w życiu, no dobra, niech chce magii, ale dlaczego chociaż się nie odetnie od takich ludzi, o których wszyscy mówią, że są trollami, tak, jak Pyfel na przykład, to nie ja sobie wymyśliłem, wszyscy na niego mówią chiński troll, dlaczego nie odetnie się od Grygucia, który na swój dziwny sposób pomieszany z poplątaniem, to był człowiek, który nawoływał do, podobno, znaczy na filmie tak jest, ten film pewnie teraz usunął, ja go ściągnąłem, gdzie on mówił, że on się dziwi, czemu Rosjanie jeszcze Kijowa nie zniszczyli, nie? To był 2018 rok, no bo wiadomo, Ukraińcy to aszyści, nie? Wiadomo, to jest ten styl myślenia. Niestety, największy hardcore. Ale on swego rodzaju, on powiedział, że Bartosiak ma tą, ostatnio w filmie powiedział, że Bartosiak ma tą wadę, że on wierzy w te jagiellońskie możliwości Polski i że to jest oczywiście ogromny błąd i że on tu pomaga Amerykanom, ale on godzinami rozmawiał z Bartosiakiem. Bartosiak bije na głowę innych ekspertów, także go chwalił jednocześnie. I teraz bycie pochwalonym przed Grygucie ja bym bardzo nie chciał. To jest pocałunek śmierci, prawda? No dla prawdziwego eksperta na pewno. Tak, i ja bym chciał, ja spytałem go, czemu pan się chociaż od tego Grygucia nie odetnie, no kurde, czy pan tego nie wie, czy to, no ale dobra, no na razie nie ma odpowiedzi, może po tym filmie będzie odpowiedź, bo będzie czuł się zmuszony. Nie wiem, czemu on się od tego nie odetnie, przecież to jest w jego własnym interesie. Na temat właśnie manipulacji też tutaj chciałabym dodać taką jedną ciekawą sytuację, ponieważ jedną z takich modnych tez, którą lansował pan Bartosiak, jest kwestia przesmyku suwalskiego, tak zwany Suwalki Gap. I mam wrażenie, że przez długi czas przypisywał sobie autorstwo tego, nie wiem, jak to nazwać nawet, tej strategii, czy też tej generalnie rzecz biorąc, tego take'u, tej tezy. Tak? Generalnie rzecz biorąc, ja może tutaj wyjaśnię zorientowanym, że Suwałki Gap, czyli ten przesmyk suwalski, który znajduje się na północno wschodnim krańcu Polski, jest takim najbardziej newralgicznym miejscem dla naszego kraju pod względem bezpieczeństwa, ale też dla wschodniej flanki NATO i prawdopodobnie to stamtąd Rosjanie przeprowadziliby na Polskę ewentualny atak. Otóż to nie pan Bartosiak w taki niebezpośredni sposób, ale jednak przypisuje sobie autorstwo tego. Natomiast o tym po raz pierwszy powiedział już wspomniany w tej rozmowie generał Ben Hodges. Powiedział to na zamkniętym seminarium w Waszyngtonie.
w 2015 roku bodajże, czy 16, już nie pamiętam, właśnie w SIP-ie, a potem powtórzył to na SIPA Forum, to był taki bardzo duży event skupiający też prezydentów z Europy Środkowo-Wschodniej i osoby z administracji amerykańskiej i potem na evencie w Warszawie jeszcze. I to rzeczywiście o tym Hodges mówił i ja napisałam panu Bartosiakowi właśnie na Twitterze, że przecież przesmyk suwalski to nie jest pana teza, to jest teza generała Bena Hodgesa. Bartosiak oczywiście jak zwykle w taki manipulacyjny sposób, przecież ja mówiłam, że to jest teza generała Hodgesa. Ja mówię, kiedy pan to mówił? Proszę mi to pokazać, bo zawsze pan to tak naprawdę sprzedawał jak swoje. Więc też mam wrażenie, że dużo tego takiego fejmu wokół Bartosiaka to jest no, pewnie uczestniczenie w takich eventach online, czytanie jakiś ekspertyz z think tanków zachodnich czy amerykańskich i przypisywanie sobie pewnych właśnie tez na temat bezpieczeństwa sobie, bazując na tym, że po prostu no, jego widzowie, czy też jego publiczność nie sprawdza, nie weryfikuje tego, co tam jest, co piszą zachodnie think tanki, tego się w sumie nie da tak naprawdę, no, trzeba by było w tym siedzieć cały czas. I też nie mają odpowiedniej znajomości języka, żeby to robić. I przypisuję to jakby sobie, oczywiście podlewając odpowiednio tym takim powiedzmy pseudoeksperckim sosem. No, kilku takich bardziej przytomnych użytkowników YouTube'a zauważyło choćby, że on jest w stanie przytoczyć jak takie samo zdanie, z którym się przedtem nie zgadzał, na przykład z Wolskiego czy z kogoś innego, z kim wcześniej rozmawiał Zychowicz, który ich jakby łączy trochę, no bo on zaprasza różne osoby. Zresztą Zychowiczowi też się zdarzało bez wspomnienia, od kogo to wziął mówienia, prawda, o... Tak swoją drogą, ten przesmyk suwalski to tak przecież równie dobrze, ja wiem, że to jest teoria Hodgesa. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy Bartosiak to mówił, czy nie mówił. Nie będę mówił, że wiem. Jak mówisz, że tak było, to pewnie tak było. Natomiast jeżeli chodzi o, że przedstawił to jako własne, albo tworzył takie wrażenie, bo to jest w tym sensie. Tak. Natomiast tak. Właśnie, więc... Natomiast no, wampiryzm intelektualny to jest niestety plaga naszych czasów, to zresztą chyba wszystkich czasów tak naprawdę, w XVIII wieku też tak było. W każdym razie to jest niesamowite, że właściwie ta teoria też nie jest święta przecież, nikt nie mówi, że tak musi być. Rosjanie mogą zdestabilizować Łotwę, prawda, i mogą użyć tego, że tylu Łotyszów wyjechało na przysłowiowe zmywaki do Londynu, oni się tam szybko angielszczą, a czasem nawet polonizują, bo się trzymają z Polakami, bo nas jest więcej. Także to jest dwójka Łotyszy mi opowiadała o tym, bardzo bojąc się, że ich kraj po prostu zniknie w jakiś sposób kulturowo, a w tym momencie, kiedy ich brakuje 600 czy 700 tysięcy, to dla tak niewielkiej populacji to jest ogromny problem i w tej chwili powstaje możliwość powstania ogromnej rosyjskiej piątej kolumny, chociaż blokuje to, że Łotwa jest bogatsza od Rosji, więc jest tam inaczej niż na przykład na Krymie, gdzie akurat naprzeciwko Krymu, tam w tym akurat regionie Ukrainy, tam są akurat Jałta, Rostów, takie miasta w miarę, prawda? To też zwracano kiedyś uwagę na to chyba w Polityce czy w Newsweeku, że na piątą kolumnę to trzeba też mieć jakieś pełne półki w sklepach, jak mówił Reagan, prawda? Ale znowu mamy takie kluczenie, taką nieuczciwość głęboką intelektualną i wytworzyło się to wrażenie, że kto krytykuje Bartosiaka, to jest właściwie od razu trolem, tak? Ja przypuszczam, ponieważ mam ukraińską flagę w ramach Solidarności. Albo jeszcze jest antypatriotą, antypolski i w ogóle chce zła kraju i tak dalej. I to też się czuje.
Zgadza się. Ja mam na tym tyle ukraińską flagę w ramach solidarności z tym, ale to nie znaczy, że na przykład chciałbym, żeby była strefa no-fly zone na przykład, bo to by było zbyt ryzykowne. Więc to nie jest tak, że ja tu jestem jakimś rycerzem Żeleńskiego. Natomiast jeżeli już jakimś trolem jestem, to brytyjsko-francuskim, ty zapewne amerykańskim. Natomiast wydaje mi się, że to wszystkie są narody, które są generalnie nice and fluffy w porównaniu z tak miłe i przytulne w porównaniu z Rosją czy nawet Niemcami, które ciągle mają tą wielką czarną plamę na sobie i nigdy jej nie zmyją, bo jak można to zmyć? Nad czym ja ubolewam, bo oni się z tym męczyli, a potem zaczęli robić to co Rosjanie, tak troszeczkę zaprzeczać, trochę tak, no niefajnie to wychodzi i generalnie skupianie się na tych krajach, a wymaganie Bóg wie czego od Amerykanów, bo to tak trochę wygląda, jest zapominanie w ogóle o Paryżu i Londynie. Gdzieś tam łaskawie zapamiętał o Szwecji, ale przypuszczam, że dlatego on lubi Szwecję zupełnie z przeciwnego powodu niż ja. I z przeciwnego powodu niż ktoś, kto lubi wolność i liberalizm i Zachód generalnie. To znaczy, że Szwecja nie jest w NATO. Znaczy, ktoś powinien wytłumaczyć panu Bartosiakowi, że Szwecja od 2013 roku jest w NATO in everything but name, tak? Ze wyjątkiem, jedyny powód, dla którego Szweci nie są w NATO, to jest to, że nie musieli walczyć z piratami w Somalii, bo ich to nie interesuje. Oni chcą zachować całą armię do ochrony archipelagu sztokholmskiego i wyspy Gotland. I to o to tu chodzi, a nie o jakieś antynatowskie rzeczy. Przypuszczam, że Bartosiak myśli, że chodzi o antynatowskie i dlatego był taki zawiedziony tym wywiadem z Mikiem Winnerstigiem właśnie. Co o tym sądzisz? Czy tu mamy do czynienia, tak jak u Mersheimera, z taką wizją człowieka, który nie lubi wolności generalnie, który nie lubi Zachodu tak naprawdę, że to jest kilku tych amerykańskich autorów, których on tam cytuje, ale generalnie to jest taka raczej zasłona. Mgła wojny, jak mówią Bartosiakanie i antybartosiakanie już teraz. Matko. Znaczy, nie wiem, ja takie mam wrażenie, że mnie jest trudno w ogóle zdefiniować, po której stronie jest pan Bartosiak i co on lubi, kogo on lubi faktycznie. Mam wrażenie, że to, co on najbardziej lubi, to po prostu pieniądze, bo ten projekt, który zrobił, jest przede wszystkim nastawiony na zarabianie. To jest bardziej, mówię, no, polityka. Przy każdym swoim filmie nie zapomina nigdy dodać, że pamiętajcie, żeby nam wpłacić i tak dalej, i tak dalej. No, Bartosiak też jest prawnikiem z wykształcenia, pamiętajmy o tym, czyli bardzo dobrze też moim zdaniem. No, niby tak, ale on przecież javelinów ani enlałów nie produkuje, prawda? Więc aż tak. Nie, ale on jest influencerem, prawda? On jest influencerem, a wiemy doskonale, że influencerzy potrafią. Tak, że potrafią bardzo, bardzo, bardzo dobrze zarabiać tylko i wyłącznie na tym, że puszczają swoje filmy i mają określonych reklamodawców i nie wiem, tutaj zbiórka na Patronite i tak dalej, tak? Tak samo jak na przykład właśnie jeżeli chodzi o lobbying, oczywiście, że tak, eksperci zbrojeniowi, think tanki, które się zajmują zbrojeniówką, znaczy w ogóle bezpieczeństwem, są sponsorowane przez przemysł zbrojeniowy i to na przykład tak jak w Polsce budzi to jeszcze kontrowersje, to w Stanach Zjednoczonych jest to całkowicie naturalne, tak, że nie wiem, wchodzi taki Raytheon czy Lockheed Martin i pisze się raport na jakiś tam temat, który bada powiedzmy potencjał sprzedaży broni w jakimś kraju ze względu na jego sytuację bezpieczeństwa. Potem zaprasza się ekspertów, żeby to omówić i promuje się to szeroko na stronie i w mediach. Tak? Łatwiej jest to wypromować w mediach, bo po prostu think tanki też się tym zajmują. Łatwiej jest w mediach sprzedać jakąś tezę o polityce bezpieczeństwa, która jest kompatybilna z potrzebami danej firmy zbrojeniowej, niż tak no, z butami wejść i powiedzieć kupujcie na przykład, nie wiem, te rakiety czy tamte helikoptery. To trochę tak
wygląda, więc oczywiście jest tutaj bardzo duże pole do popisu. Te firmy są oczywiście też dość hojne. Zresztą to samo robią firmy energetyczne, to nie tylko jakby dotyczy firm zbrojeniowych. I też tam wszędzie są w tym pieniądze. Wiemy, że przecież takie kontrakty długoterminowe z jakimś krajem, to jest no, mimo wszystko stały wpływ do budżetu takiej firmy zbrojeniowej. I one w pewien sposób właśnie wykorzystują think tanki, żeby zbadać potencjał możliwości sprzedaży swoich produktów w danym kraju. Tak? Także jak najbardziej widzę tutaj takie możliwości. Dla mnie no, ten projekt pana Bartosiaka to jest typowo raczej projekt nieintelektualny czy projekt analityczny, tylko no, ekonomiczny, tak bym to nazwała. To znaczy tutaj jest ciekawe, że akurat ci ludzie, którzy są specjalistami od uzbrojenia, jak Wolski, akurat oni są najbardziej at odds, prawda? Najwięcej w opozycji do Bartosiaka. On mówi, że to dlatego, że on proponuje ten nowy model, a to nie pasuje do ich wizji brygad zmechanizowanych. No dobrze, do tego momentu ja jestem skłonny uwierzyć, że tu jest rzeczywiście kwestia, że on chce więcej tych lotnych, niewielkich oddziałów i tak dalej. Ale później widzę, że patrzymy na tą listę zniszczonych czołgów, a właśnie Bartosiak jest bardziej na punkcie tych właśnie, oczywiście on enlałach nigdy nie wspomni, bo to angielskie, to one nie istnieją, ale patrzy na javeliny, w jego umyśle nie istnieją, chociaż ich jest najwięcej, bo Ukraińcy dostali ich 6 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. To jest w ogóle nieporównywalnie więcej niż dostali javelinów i stingerów razem. Ale naszych piorunów też dużo dostali, o czym też tak do końca Bartosiak nie lubi mówić, nie wiem czemu. W każdym razie, a one są podobno fajne przez to, że one mają mniejszy minimalny zasięg i trudniej czołgom się spodziewać ich, i to jest w ogóle taka klasyczna, taki trochę jak Panzerfaust z czasie II wojny, tylko oczywiście wszystkie tam różnice, prawda, uspółcześnione. No i teraz tak, i one zniszczyły z tych 400 tam kilkudziesięciu czołgów, które podobno zostały, zawsze ta liczba jest podawana, to około 100 coś zostało zniszczone tymi kilkoma tysiącami no, samych enlałów, tak? A zobaczmy, ile jest jeszcze tych innych, prawda? Piorunów, stingerów i tak dalej, no to mamy 15 tysięcy sztuk takiego sprzętu. Ja wiem, że to jest trudno i łatwiej mi tu w kanapie siedząc, ale więcej zniszczyły Bayraktary i samoloty i artyleria kierowana satelitarnie przez Amerykanów i Brytyjczyków i Francuzów. Podkreślam to za każdym razem, bo żeby przypomnieć, że Paris i London istnieją. Więc to wszystko i że ten system satelitarny nie jest de facto amerykański, on jest amerykańsko kierowany, ale on jest natowski, ogólnonatowski. A się mówi, że amerykański system. No i że satelity są ważne, widzicie, miałem rację, albo że enlały, no enlały nie, ale stingery, javeliny są ważne, widzicie, mówiłem. No ale właśnie, ale o Bayraktarach nie za bardzo. Ja wiem, że drony już nie są bezkarne, już są w działkach do eliminowania ich i tak dalej. I tak jak mówię, ja nie jestem specjalistą sprzętu, ale to aż tak bardzo, żeby tutaj stawiać kropkę nad i, ale są lepsi ode mnie, którzy mówią podobnie to, co ja teraz tutaj mówię. I no to jednak nie można potem mówić, że się wszystko sprawdziło i tak dalej. I jeszcze na koniec chciałbym ciebie spytać, bo na pewno się będziesz chciała do tego odnieść i jasne i bardzo chętnie, bardzo fajnie, ale chciałbym jeszcze coś innego spytać. Czy ciebie nie dziwi tupet tego człowieka, bo tu nie chodzi o tupet biznesowy, tylko chodzi o to, że on nie jest specjalistą uzbrojenia. Jeżeli on nie ma obok siebie, bo on obok siebie ma Budzisza, który jest takim samym teoretykiem polityki jak on. De facto, geopolityki czy innej polityki, wszystko jedno, geopolityka też polityka. I teraz on nie ma gościa od broni. A gość od broni, na przykład Wolski i inni, są mu przeciwni. I jakim cudem to w ogóle istnieje, twoim zdaniem? Nie chodzi mi tutaj, że Kaczyńskiemu się podobno Armia Nowego Wzoru nie podobała i jego ludziom też nie, i chwała Bogu. Jeżeli to beton
i paździerz zadziałały, jak mówi Bartosiak, to błogosławiony niech będzie beton i błogosławiony niech będzie paździerz, bo te pomysły to są znacznie bardziej ryzykowne. Poza tym, jak teraz, jeżeli w co wątpię, bo my jesteśmy w NATO, Ukraina nie, i zawsze Putin traktował Ukrainę jako swoje prywatne podwórko, a nas nie, chociaż lubił nam wygrażać, umniejszać naszą rolę w historii, to tak oczywiście. I ośmieszyć nas tymi zwłokami, potem po tych mieszaniem tych zwłok, prawda, po Smoleńsku i tak dalej, już tam abstrahując, czy co tam się dokładnie działo. Natomiast chodzi mi o potem, zachowanie potem, prawda, jakie było upokarzające, i między innymi z tego powodu właśnie Platforma nie rządzi, oprócz jeszcze zaniedbania połączeń kolejowych, oprócz braku wizji zamiast wody w kranie. Ja to mówię ludziom od Platformy Obywatelskiej, oni to trochę zaczynają rozumieć, ale to jest dużo za późno. W każdym razie to jest trochę, to oczywiście trochę inny temat, ale czy nie dziwi cię ten tupet, bo to jest naprawdę kosmiczny tupet. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego, żeby facet, który nie ma właściwie żadnej wiedzy na temat broni, i to też wychodzi, i na przykład ludzie szukają tu jakiejś równowagi, jak ja go krytykuję, że no to pan ma swoje zdanie, on ma swoje zdanie, ale ja kurde nie biorę teczki i nie mówię, tutaj są moje pomysły, wdrożcie je, tak, wdrażajcie je, prawda, czy nie jest to dziwne? Nikt tak nie robi, tak nie robi żaden z krytyków Bartosiaka, więc tu nie mamy żadnej równowagi w tym sporze, mamy dzikie pomysły dzikiego człowieka, w sensie mentalnym oczywiście, no i tyle, tak, tupet wręcz kosmiczny, nic dziwnego, że on o kosmosie pisał, a tak swoją drogą na koniec jeszcze powiem, że mówię, że on zupełnie w kosmos odleciał, bo jak go spytano, a co pan powie o rakietach, co pan powie o dachu, tak, o tym, jak zabezpieczyć naszą, tam, że niech im wszyscy myśleli, że on o patriotach, a na rakietach to ja się tak nie znam, ja teraz siedzę bardziej w kosmosie, no faktycznie w kosmosie, we wszystkich z tego słowa znaczeniach, prawda? Także dla mnie jest w ogóle kosmiczne, jakim cudem on może, i nie dziwię się, że zazwyczaj jego fani to są, dzielą się na dwie kategorie, albo ci, którzy mówią, no ale Bartosiak chce dobrze, niech pan już nie będzie taki niedobry dla niego, i na tych, którzy mówią o Belgii, praktycznie się sypią, niezdolni do żadnej racjonalnej, tak, taki właśnie, ale ten tupet, to jest niesamowite, że on myślał, że stworzy poruszenie społeczne i to wystarczy, żeby... Co o tym sądzisz, o tym elemencie, o tym, tej brawury? Znaczy, to też jest dla mnie właściwie typowe, bo brak wiedzy i takiej no przede wszystkim merytorycznych podstaw nadrabia pewnością siebie. Ludzie, publiczność, kiedy widzą osobę pewną siebie, są jej w stanie bardziej uwierzyć. To są bardzo moim zdaniem takie podstawowe psychologiczne narzędzia, z których akurat Bartosiak moim zdaniem zdaje sobie sprawę. Bardzo często, na przykład pamiętam, to mogę taki przykład dać ze swojej pracy, jak pracowałam w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, mieliśmy mnóstwo bardzo dobrych merytorycznych analityków, tylko oni się bali mediów, no i albo jak tam chodzili, to wypadali blado, albo w ogóle się bali chodzić, więc robiliśmy im szkolenia medialne, jak przestać się bać, i też utwierdzaliśmy ich w tym, że to jest bardzo ważne, co oni mają do powiedzenia, bo jakby zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że pewność siebie ma bardzo duże znaczenie tutaj w tym, co oni mówią. Zresztą przeważnie jest tak, że osoby, które moim zdaniem, z moich obserwacji wynika, które mają dużą wiedzę, niekoniecznie są tak bardzo pewne siebie i raczej same wobec siebie są krytyczne, uważają, że powinny jeszcze wiele więcej się nauczyć i dowiedzieć. Natomiast osoby, które właśnie nie są zbyt dobrze przygotowane, merytoryczne, nadrabiają tą pewnością siebie, bo zresztą też po co mieliby się do czegokolwiek przygotowywać, skoro i tak już wszystko wiedzą, tak? Są tak pewni siebie, i to jest dla mnie też ten case, jak patrzę na Bartosiaka. I jakby myślę, że tak jak oglądamy go w jakichś programach z wizją, to bardzo mocno właśnie ludzie wcale się pewnie nie skupiają na tym, co on de facto mówi, tylko na tej jego postawie pewności siebie. Zresztą tam były jakieś badania robione, że i
jak ludzie oglądają telewizję, czy jak słuchają radia, to jest zupełnie dwa inne medium, bo dwa różne media, bo jak ludzie słuchają radia, to się faktycznie skupiają na tym, co ktoś mówi, a w telewizji liczy się obraz, gra, gesty i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki dobry kanał do tego, że wystarczy brylować tą pewnością siebie i już się zdobywa fanów, więc myślę, że to też jest, mówię, no dla mnie to projekt Bartosiaka jest taki typowo, jest bardzo mocno projektem biznesowym, więc stosuję takie wszystkie sztuczki gdzieś tam z pogranicza psychologii tłumu, marketingu, takie bym powiedziała bardziej spin doktorskie przede wszystkim i wykorzystuję to po to, żeby sobie nabić tej publiczności, no bo on na tym przecież bazuje jako influencer. Dzisiaj też wiemy, że ludzie nie słuchają prawdziwych ekspertów, nie chcą też wiedzieć, co eksperci mają do powiedzenia, wolą showmenów. I dla mnie Bartosiak też jest takim showmanem w pewien sposób, dlatego jakby to środowisko eksperckie mocno go krytykuje, bo wie, że on im psuje biznes w pewien sposób, tak? To znaczy oni, nie wiem, no latami siedzą w bibliotekach, piszą jakieś analizy, które przeczytają trzy osoby i pies, to się przecież często analitykom zdarza i to jest dla nich bardzo frustrujące przecież, a potem wychodzi taki showman, rzuci kilka jakichś takich nikomu nie wiadomo, nieznanych sformułowań i staje się nagle gwiazdą, prawda? To też musi być jakby mocno frustrujące dla samego środowiska eksperckiego. Ja znam bardzo dużo takich analityków, którzy no właśnie siedzą gdzieś po think tankach i tak dalej i naprawdę dłubią, piszą bardzo dobre, merytoryczne teksty, a nie są jakoś szczególnie znani, no bo wiadomo, że nie zaproszą ich do mediów, bo jak oni zaczną rzeczywiście no, mówić merytorycznie, to nie jest catchy, to nie jest seksowne, tak, dla publiczności. Ludzie tego nie chcą oglądać, ludzie chcą mieć show. No i dlatego właśnie to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Ja jak zwykle bym miał trochę inne zdanie, za twoim pozwoleniem. Mi się wydaje, że my troszeczkę nie mamy takich ludzi, którzy się zajmują oceną tego, czy sensowne rzeczy mówią inni intelektualiści, no bo nawet jeżeli uważamy, że Bartosiak bredzi, tak, czy coś, to on jest intelektualistą, no jest. I teraz czemu nie ma u nas takich ludzi, jak w Ameryce jest na przykład Thomas Sowell, którego cały biznes był na krytykowaniu innych intelektualistów za ich niedociągnięcie, prawda? Takiego Bertranda Russella skrytykował czy coś. Można się było z Thomasem Sowellem nie zgadzać. Ja się też nie zgadzam, on jest zbyt libertariański dla mnie na przykład, na mój gust, tak? Jak to się mówi. Ale faktem było to i on czasami tam troszeczkę tam te statystyki też naginał na tyle, na ile się mogę zorientować, chociaż nie jestem ekonomistą, więc tylko lubię ekonomię. Mój ojciec jest ekonomistą, nie cierpi ekonomii, a ja lubię ekonomię, a nie jestem ekonomistą, także wszystko jest możliwe. Natomiast ciekawa sprawa, że tutaj jakby nie mamy, dlatego ja Nolens Volens taką rolę trochę przybrałem i ludzie mi przypisują takiego Thomasa Sowella właśnie i ludzie mi przypisują złą wolę albo zazdrość od razu, prawda? I dlatego, poza tym jest dosyć śmieszna sprawa, bo jestem zupełnie z innej działki oryginalnie, więc to jest też inna trochę kwestia, ale wydaje mi się, że w Polsce mamy takie coś, że jak ktoś coś mądrze powie generalnie, to o ile tam już ktoś został raz przekonany, to już się raczej nie ruszy, prawda, bo nie ma tego, nie ma tej takiej dobrej tradycji do końca w stylu Johna Stuarta Milla, że wychodzi dwóch, mówią zupełnie coś przeciwnego i wychodzi jakaś trzecia jakość z tego, prawda? Jak to się nazywało? Free market of ideas, że tak powiem, o nie do końca na szczęście jeszcze niezapomnianym filozofie brytyjskim, Johnie Stuarcie Millu, prawda? On mówił o tym, że musi być ten free market of ideas, a u nas jest tak, że raczej tutaj na Moskwę, na Berlin, prawda, na Wiedeń, zgoda, zgoda. Na przykład to, że Wolski ma inne zdanie niż Bartosiak, prawda?
bo oczywiste, że musi mieć, prawda? To, co Bartosiak pisze, jest niesamowite po prostu, więc ma inne zdanie, to wszyscy mówią, zgoda już, no już dobrze, wszyscy chcemy dobrze. Nie ma, że dobrze. Jeżeli jego pomysły zostaną wdrożone, to będzie katastrofa, tak? Czy to jakoś tak nie dociera. I no właśnie o to chodzi, że oprócz tego, oprócz tej całej warstwy... Ja się tego boję, a nie tego, że Bartosiak napisze sobie... Ja nawet lubię jego pierwszą... Przepraszam, tylko skończę. I lubię jego pierwszą książkę, tylko pierwszą. Następnych już nie, a ta z Zychowiczem, co napisali, to tragedia. Pierwsza książka mi się podobała, no, mierzył te zasięgi rakiet chińskich, prawda? To miało jakiś sens, a... No nie wiem, jak to widzisz? Przepraszam, chciałem dokończyć tylko... No właśnie tak jakby tutaj akurat się absolutnie z tobą zgadzam, że to już nie chodzi o nie wiem, no to, że to jest niedorzeczne, czy śmieszne, czy generalnie rzecz biorąc mija się z prawdą, ale też problemem jest szkodliwość tego, co on głosi, tak? To jest, i to też jest taki mój główny zarzut, no bo na pewno po tej rozmowie i w trakcie jej posypie się dużo komentarzy, że no tutaj tak geopolitical voices are being silenced i tak dalej. Nie sądzę, dlatego że najbardziej agresywny już poblokowałem wcześniej podczas tych moich filmów, a teraz już zostały takie niedobitki raczej, chociaż nie wiadomo, może tam jacyś nowi wyznawcy, ale to nawet nie, to już nawet nie chodzi o to, czy on nie ma racji, ale my mamy tą całą wojnę za granicą i załóżmy, że pan nawet miał rację jakimś, załóżmy, że jakimś tam cudem on by miał rację, co jest niemożliwe, ale gdyby nawet miał, to i tak się nie zmienia całego podejścia do budowy armii w trakcie wojny zaraz zamiedzą. To po pierwsze, i czy on sobie z tego nie zdaje w ogóle sprawę, to już trzeba budować tak, jak było. No, co najwyżej jakieś mógłby zrobić jakieś akcenty, prawda, Bartosiakowe, proponować, że tutaj coś, tutaj nie pomyśleliście panowie o czymś, ale nie, on tam przemysł wojskowy, co zrobić? Zaorać i pobudować od nowa. No pięknie po prostu, pięknie. No, super. Najlepiej jutro. Ja pierwszy ze szpachlem pójdę. Ja się zgadzam z tym, że polski przemysł zbrojeniowy, no mówiąc tak kolokwialnie, nie jest w najlepszej kondycji i cała polska grupa zbrojeniowa to jest jedno wielkie nieporozumienie. Natomiast no, rzeczywiście tutaj należałoby przemyśleć dobrze, jak to zacząć budować naprawdę i co zmienić. Przede wszystkim to trzeba by poddać jakiejś debacie publicznej, nie wiem, spotkać się może z MONem, zebrać kilkunastu ekspertów, zrobić jakąś burzę mózgu, żeby każdy coś ze swojej strony zaproponował, a przede wszystkim przede wszystkim zaprosić ekspertów. Ja naprawdę nie uważam, żeby pan Bartosiak był ekspertem z kilku względów. No, po pierwsze, on nie ma wykształcenia kierunkowego w dziedzinie czy to polityki zagranicznej, czy to bezpieczeństwa. Nie jest też praktykiem. On nie pracował w żadnej instytucji związanej z dyplomacją czy polityką bezpieczeństwa. Powtórę, nie widziałam też na jego koncie żadnych publikacji naukowych, poważnych z dziedziny właśnie polityki bezpieczeństwa, więc mówmy o ekspertach, o ludziach, którzy naprawdę w tym pracują, a nie o samozwańczych jakichś takich geopolitykach, którzy sami tak naprawdę ogłaszają siebie ekspertami. To znaczy, ja takie mam wrażenie, że jeśli chodzi o nasz przemysł zbrojeniowy, ja się na tym na tyle nie znam, mogę tylko cytować mądrzejszych od siebie, czyli Wolskiego, Wojczala i tak dalej, którzy bardziej tutaj, aż tak tragicznie nie jest, no mamy te pioruny, mamy te rosomaki przerobione przez nas bez przesady, ale więc jest to uzupełniona rola troszeczkę tego, co przychodzi z zagranicy, byłoby fajnie mieć więcej licencji i tak dalej, ale podobno problemem jest bardzo dużym ten attitude, że
ponieważ to Jelcz jest polski, to jak było trzeba kupić pojazdy terenowe dla armii i ciężarówki, to oczywiście Jelcza, więc postawili taką ofertę, a Mercedes dał taką, nie? I chociaż jest to kompletnie sprzeczne z naszym interesem narodowym, że kupować od kraju, który nie wie, kim jest, bo Niemcy nie wiedzą, kim są, czy oni są państwem zachodnim, czy są państwem bismarckowskim, oni nie wiedzą tego po prostu, kim są. Od takim państwem lepiej nie zależeć od takiego państwa. Nawet Japończycy wiedzą, kim są, a chociaż przecież musieli dostosować swoją kulturę do zwycięzców, prawda, do II wojny światowej, a jakoś nie mają takiej lobotomii jak Niemcy. A widzimy przecież, że Niemcy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No ale oferta Jelcza była tak wywindowana, prawda, że tu o attitude chodzi, ale tak czy owak, moim zdaniem, jakkolwiek by nie było, czy to bardziej attitude, czy bardziej ty, co ty powiedziałaś, że rzeczywiście to by trzeba bardziej gruntownie zmienić. Ja się nie kłócę, na pewno niektóre rzeczy tak. Okrętowo na przykład, to z tego co widzę, się leżymy zupełnie, prawda, że jeżeli coś nie kupimy, to nie mamy po prostu. W innych sferach jest trochę lepiej. Natomiast jesteśmy jednym z kilkunastu krajów, które są w stanie zbudować śmigłowiec od początku do końca. To i tak jest nieźle. Moglibyśmy na tym bazie robić jakąś, ale tu nie ma konstruktywnej dyskusji w tej sprawie, prawda, żeby zrobić, ale na pewno nie zaorać. To jest ostatnie, co ja bym doradzał, już zwłaszcza w takiej sytuacji, prawda? A on to mówił, kiedy już wojska były zgromadzone, bo on teraz tego nie mówi. Oczywiście. I się dowiemy niedługo, że nie mówi. Nie, to znaczyłoby, że mamy zaorać samych siebie w tym momencie. Przecież mamy wojnę. Oczywiście. Teraz nie, ale przecież wiemy wszyscy, że wojna się zaczyna, zanim się zaczyna. To znaczy w tym sensie, że oni zgromadzili te, a on to mówił, kiedy Stalin, chciałem powiedzieć, Putin zgromadził wszystkie te małe wielka różnice. Wielka różnica. Tak. Zgromadził te wszystkie oddziały i zaczęło być naprawdę niedobrze, jak się pokazali lekarze, prawda? Bo jak są pokazani lekarze, no to wiadomo, że żołnierze będą musieli być operowani, prawda? No i że to już jest to, nie? Ale już na tym etapie, kiedy te wojska tam były, no to kurczę, co tutaj zmieniać, prawda? Może jeszcze poza tym pytaniem, to jeszcze, czy uważasz, że jest jeszcze jakiś aspekt fenomenu Bartosiaka, o którym nie powiedzieliśmy, bo chyba tak pokrótce przynajmniej większość z tego odnieśliśmy się do tego, ale no, może jeszcze coś, co szczególnie brakuje w tym, żeby nadać kolorytu sprawie. Tak, myślę, że jest jeszcze coś. Mianowicie przykro mi to też powiedzieć jako osobie pracującej w mediach przez wiele lat i dalej publikującej. Niska jakość mediów. To jest coś, co na pewno Bartosiakowi pomaga, ponieważ no, dziennikarze dzisiaj zajmują się wszystkim, są marnie opłacani. Nie mówię o gwiazdach oczywiście, tak, które gdzieś tam brylują, ale o zwykłych dziennikarzach i bardzo słabo przygotowani do swojego zawodu, w związku z czym nie są w stanie weryfikować, kto jest prawdziwym ekspertem, a kto nie, i dając im głos, na dobrą sprawę, no właśnie zwiększają ich, powiedzmy, pomagają im budować ten fenomen. Więc wiadomo, że fajnie jest zaprosić takiego Bartosiaka, który powie kilka no, kontrowersyjnych tez, czy rzuci jakimiś takimi bomotami, niż ekspertów, którzy naprawdę znają się na rzeczy, bo po pierwsze tak, to ich trzeba byłoby poszukać i poczytać coś, co na przykład oni publikują. Po drugie, może oni na przykład tak super nie wypadają przed kamerą, albo nie wiem, nie mówią tak super i to tutaj decyduje. No i to jest niestety smutne, tak? Więc ja myślę, że właśnie kondycja, bardzo kiepska kondycja mediów w Polsce, zresztą na świecie też ona się pogarsza, to jest stała tendencja, która już od wielu lat moim zdaniem jest obserwowana.
niestety wpływa na to, że tacy eksperci są kreowani. Też no, doskonale wiem, jak to wygląda, tak? Pracujesz w jakiejś redakcji, dobra, musisz zrobić materiał o tym i o tamtym, otwierasz swój notatnik, patrzysz tutaj, dobra, jedno, drugie nazwisko, masz komórkę, to już się nie trudzisz, żeby znaleźć kogoś innego, tylko po prostu zapraszasz do studia, bo na pewno przyjdzie, bo jest dostępny, to też oczywiście jest tutaj ma gra decydującą rolę i wiesz, że powie coś fajnego, a widzowie się ucieszą, tak? Już mniejsza o większość, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, ale tak. No i tak to niestety funkcjonuje. Jako osoba, która wiele lat też pracowała w mediach od środka, no znam ten mechanizm, tak. No swego czasu ten lewicowy publicysta Piotr Szumlewicz, który jest odległy jakby od moich liberalnych, nieco prawoskrętnych od liberalizmu czasami poglądów, ale musiałem mu przyznać całkowicie rację w tym, że on mówił, że jest taki standard w telewizjach dzisiaj, że zupełnie się nie patrzy, żeby dziennikarz szykował materiał o tym, w czym jest wykształcony. Zresztą tak swoją drogą on mówił, że studia dziennikarstwa są trochę nieporozumieniem, no bo nie ma czegoś takiego jak dziennikarstwo, które jest niezależne od reszty świata i życia, tak? Niech będzie tak, że reportaż o hodowli kóz robi biolog na przykład, prawda? To by miał jakiś sens. Tak oczywiście nie ma. Socjolog powinien robić o tym, dlaczego tam, nie wiem, sąsiedzi mają znieczulicę, że tam ktoś krzyczy i ktoś jest bity na przykład, to powinien robić socjolog i tak dalej, prawda? Nie ma w ogóle dopasowania tych rzeczy i jest to, to się na Zachodzie oczywiście też zdarza, ale znacznie, znacznie rzadziej. I to nawet u takich ekspertów z zewnątrz, jakichś tam Joe Roganów czy coś, nawet w takich mediach alternatywnych to się zdarza też dosyć rzadko. Znaczy oczywiście się zdarza, nie? Są gorsi, prawda, niż Joe Rogan i to dużo, ale wiadomo o co chodzi, prawda? Także myślę, że na te tematy manipulacji to można jeszcze długo rozmawiać, może nawet właśnie rzeczywiście będziemy kiedyś kontynuować, nie wiem jak sądzisz ten temat, ale już niekoniecznie Czemu może nie? o wartościach, tylko może o innych ekspertach, takich dziwnych ekspertach, bo mamy przecież jeszcze Pyfla, mamy jeszcze przecież inne osoby bardzo dziwne, czemu w ogóle obraz Stanów Zjednoczonych jest taki postawiony na głowie, bo można ten kraj krytykować, ale chyba nie za to, za co jest krytykowany. Tak tutaj powiedzieliśmy przecież, że tam absolutnie nie jest tak, że wszystko tam działa i jest to najlepsza społeczna oferta na ziemi w każdej dziedzinie, ale no przecież nie akurat w tych sprawach, których jest krytykowane, to oni akurat deliver, oni akurat to spełniają i to jest naprawdę szokujące, prawda? No właśnie się z tym zgadzam. Ten obraz Stanów Zjednoczonych w Polsce jest straszliwie zniekształcony i jakiś taki wypaczony jak dla mnie. Dlatego na przykład moja pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych była kompletnym szokiem, bo zobaczyłam zupełnie coś innego niż to, czego się spodziewałam. A wiadomo, jak tam się pracuje, jeszcze dodatkowo żyje, to w ogóle człowiek w pewien sposób weryfikuje to każdego dnia i też w taki coraz bardziej szokujący sposób. Ja na przykład, nie wiem, ja bym nie chciała żyć w Stanach. Nie lubię Stanów Zjednoczonych jako takiego kraju do życia. Ja mieszkałam w kilku krajach, mieszkałam też w Peru, w Ameryce Łacińskiej, w Chile, mieszkałam chwilę w Kolumbii, szczerze powiedziawszy wolałabym żyć w Peru niż w Stanach Zjednoczonych z wielu względów i to jest... Ale niezależnie który stan, na przykład taka Montana spokojna albo jakiś Oregon taki hipsterski z Portlandem, nie?
Znaczy, dla mnie jakby mi chodzi o cały system ten taki w Stanach, tak? Na przykład, no nie wiem, no brak opieki zdrowotnej, jakiejś przyzwoitej, że właściwie trzeba sobie wszystko prywatnie zapewnić, tak? Że trzeba naprawdę zarabiać kupę pieniędzy, żeby, nie wiem, nie jeść junku na przykład, tak? I jeszcze za tym jedzeniem no, trzeba chodzić po prostu. To nie jest tak jak u nas, że pójdziesz do małego warzywniaczka i masz super warzywa, tak? Masz okropne marki, w którym wszystko jest plastikowe i bez smaku po prostu, tak? To jest dla mnie masakra. Albo nie wiem, no fakt właśnie, fakt tej przemocy, broni, to naprawdę widać wszędzie na ulicach, tak? No na przykład, no nie wiem, jadę do pracy, wsiadam do metra w Waszyngtonie i po prostu widzę, że wielki policjant siedzi na jakimś gościu, przystawia mu giwerę do głowy, tamten w ogóle syczy i puszcza jakąś pianę, no masakra kompletna, tak? I to nie jest tak, że to widzisz, i to jest Waszyngton, tak? I to nie jest tak, że to jest jakaś rzadkość, tylko widzisz takie obrazki codziennie, tak? Mnóstwo Ale z drugiej strony są kraje, które mają taką dużą przestrzeń. Ja kiedyś się zastanawiałem, czy właściwym porównaniem jest na przykład Brazylia, która jeszcze przed Trumpem z tropików, czyli Bolsonaro, który wcale nie jest żadnym Trumpem, tylko tak się nazwał i jego polityka jest kompletnie inna niż Trumpa, ale dobra, nazwał się to się nazwał, bo było fajne, ale... On to jeszcze przed nim, jeszcze jak była pani Dilma Rousseff i socjaldemokraci, to oni stwierdzili, że oni nie mają szansy zaprowadzić policji i ładu takiego jak w Europie i się poddali i kazali obywatelom się bronić sami. A czy Brazylia to jest w ogóle strasznie skomplikowana kwestia, tam też byłam, mogę opowiedzieć nawet o Brazylii, ale myślę, żeby na to potrzebowali. Mi tylko chodzi o to, że może to jest nieuniknione, bo to bardzo chętnie, tylko może na inną dyskusję, natomiast że to może być nieuniknione, tak raczej. Dobrze, może zaczniemy, może zakończymy jakimś akcentem wartosiakowym, tylko czym? Że to nie tak mówią w Waszyngtonie. To nie tak mówi Waszyngton. To jest tak. Waszyngton mówi zupełnie, Waszyngton zapewne mówi coś innego niż my dzisiaj tu powiedzieliśmy. To bez dwóch zdań. No, jeżeli Mersheimer, to na pewno. No o właśnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Nam się trochę zrobiła nawet dłuższa niż planowaliśmy. Myśleliśmy tak godzinę, półtorej, prawda? Ale to jest temat rzeka, jak się okazuje. Tyle jest tej manipulacji, tyle jest tego tupetu, tyle jest tego zderzenia świata akademickiego z dnia akademickim. Generalnie to chyba dobrze, że ludzie z zewnątrz są i wzbogacają dyskurs, tylko czemu akurat tyle jest tej nietransparentności, tej nieuczciwości intelektualnej w tym przypadku, prawda? Bo czasem to jest dobre, tylko no właśnie, no nie wiem, co jakbyś ty zakończyła ten wywód, a potem ja tutaj jakąś klamrę dam. No właśnie myślę, że to jest ważne, żeby o tym rozmawiać i odkłamywać takich no, nie do końca ekspertów i żeby pokazywać, że tą prawdę, bo właśnie no, mam wrażenie, że dzisiaj ludzie przez media społecznościowe, przez tą kiepską jakość mediów kupują całą otoczkę, ale nie zaglądają w głąb, nie zadają sobie pytań, tak? Tak naprawdę w ogóle wiemy, że analityka czy nauka opiera się na zadawaniu pytań i na szukaniu na nie odpowiedzi. To właśnie się staramy, a nie na pewno w jakichś takich autorytarnych poglądach i stwierdzeniach. Tak? Każdy naukowiec i analityk stawia jakąś tezę, ale jednocześnie chce, żeby inni pomagali mu ją weryfikować. Tak? I w ten sposób idziemy gdzieś tam do przodu. No i właśnie to fakt, że u pana Jacka Bartosiaka tego zdecydowanie brakuje, już dla mnie wyklucza go z jakiegoś takiego poważnego grona analityczno-badawczego, tak bym to ujął. No tak, faktycznie mamy wrażenie, że tu jest coś takiego jak z nacjonalistycznych Niemiec bardziej, nawet jak już przeminęły te dobre wzorce jakiegoś tam Fryderyka Wielkiego czy coś takie i się zrobił ten nacjonalizm taki pełnego XIX wieku, że to tym pachnie, albo Chinami, albo Rosją. Wyczuwamy, że to jest ktoś nie z kultury zachodniej jakby, mimo że mówi
o sprawach amerykańskich generałów, prawda, ale też instynktownie trochę to widać, że tutaj mamy jakieś przesunięcie lojalności też i to niekoniecznie to musi oznaczać od razu coś grubego, a nawet to nie musi oznaczać jeszcze te czysto biznesowe nawet rzeczy, ale to na pewno coś tu jest mocno nie tak, brak transparentności aż bije po oczach i przy jednocześnym tworzeniu złudzeń, że oni dyskutują. To, co oni robią, te wywiady, jakie oni robią, to nie są dyskusje, to są wywiady takie, gdzie my na przykład zrobiliśmy teraz to, co Niemcy nazywają Gedankenaustausch, tak? Czyli wymianę myśli, a tam tego to nie następuje. Oni pytają, niedawno zaprosili jednego eksperta, który po prostu potwierdził, że Polacy nie umieją kupować sprzętu w Stanach Zjednoczonych i że Polacy to ciołki. No to pod tezę jakiegoś eksperta znaleźli, tak? No pewnie czasem nie umiemy, ale żeby tak wprost powiedzieć, no niektóre rzeczy kupiliśmy, tak? F-16 latają. No to skoro tak, no to nie można tak po prostu powiedzieć, nie? Można powiedzieć, że zazwyczaj, za często. Co zrobić, żeby to zmienić? Ja nie widzę tam takiej woli w tych dyskusjach w każdym razie. Dobrze, myślę, że będziemy kończyć. Tutaj na pewno się zgadzamy, więc nie będę cię pytał, bo już to wyszło jakby w trakcie, w tej sprawie ostatniej, więc myślę, że chyba, że chciałabyś jakieś wotum separatum od tego, co ja powiedziałam, to oczywiście możesz. Nie, bo nie? Się w pełni zgadzam. Dobrze, no fajnie, cieszę się, bo jak widzieliście, mówię teraz oczywiście do widzów, my mamy trochę inną optykę świata i roli poszczególnych państw, ale zasadniczo jest to optyka zachodnia, prawda? I tak to właśnie wygląda. Dobrze, w takim razie dziękuję ci bardzo za bardzo interesującą rozmowę. Ja również dziękuję. Bardziej myślałem, dziękuję. Że tak. I będziemy w kontakcie i myślę, że na tematy na przykład dlaczego USA, czy one mogą być dla nas wzorem, czy nie, bo ja też się zastanawiam, myślę, że raczej Francja jest takim albo punktem odniesienia dla nas, żeby się porównywać, czy Holandia w końcu, ona też jest w strefie zgniotu niemiecko-francuskiej, prawda? Wiadomo, a mimo to my tak ciągle jakieś tutaj Chińczycy mieli zbudować autostrady, nie zbudowali, no i tyle z nich mamy, nie? W Poznaniu jakichś szpiegów zaaresztowali, to jest wszystko, co Chińczycy zrobili, ale nie, to jest bardzo poważne państwo, prawda? Albo Rosja, no jak Rosję traktować poważnie? Już ja myślałem, że teraz no to przynajmniej te trole zamilkną, a gdzie tam, no ale gdzie tam? No i Stany Zjednoczone są wielkie jak cały nasz kontynent i trochę nie ma jak z nich brać przykładu, prawda? No to z czego mam brać przykład? Mamy założyć sobie Warsaw Bureau of Investigation? Prawda? I parki, nie wiem, narodowe, to rangersów parkowych, tak? To coś takiego mamy zrobić? Także kraj centralistyczny, proszę bardzo, Wielka Brytania, Francja, Holandia się kłaniają, wszystkie, Szwecja, prawda? Ale my ciągle się porównujemy z jakimiś innymi krajami. No nic, przepraszam, że tak za długo kończę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, bardzo interesująca rozmowa. Na pewno wrócimy do tych tematów. To jest taka zagajka właśnie, co na następne może tematy. Dzięki bardzo. Ja też dziękuję. Dziękuję naszym widzom. Do zobaczenia.